Każdy odcinek, jaki pojawia się na moim kanale, to kilkadziesiąt godzin spędzonych przed monitorem. Nie jestem jedyna, a wręcz przeciwnie, jestem jedną z wielu, ponieważ w dzisiejszych czasach nasze oczy są szczególnie narażone na różne źródła światła. Między innymi promieniowanie UV, sztuczne oświetlenie w pomieszczeniach czy szkodliwe promieniowanie z urządzeń cyfrowych. Wiem, że wśród moich słuchaczy nie brakuje osób, które, tak jak ja, pracują przed komputerem czy są kierowcami, którzy często wybierają się w długie trasy. Jest tu też mnóstwo wielbicieli czytania książek. Wszyscy przeciążamy nasz wzrok, dlatego powinniśmy zadbać o zdrowie naszych oczu. Partnerem dzisiejszego odcinka jest sieć salonów optycznych Blink Blink, gdzie znajdziesz soczewki Transition Light Intelligent o wyjątkowych właściwościach, które stanowią odpowiedź na wyzwania, jakie stawia przed nami XXI wiek. Zapewniają one stałą ochronę oczu, w tym 100% ochronę przed promieniowaniem UV oraz pomagają filtrować światło niebiesko-fioletowe emitowane przez urządzenia elektroniczne i słońce. W praktyce oznacza to, że soczewki dostosowują się do zmieniających się warunków oświetleniowych. Automatycznie przyciemniają się na zewnątrz i powracają do przejrzystości w pomieszczeniach. Są pewnego rodzaju tarczą ochronną dla naszych oczu. Dla wszystkich moich słuchaczy przygotowaliśmy ofertę, która dodatkowo ma przypomnieć i zachęcić Was do regularnego badania wzroku. Na hasło HERING otrzymacie 40% rabatu na soczewki Transitions, a także bezpłatne badanie wzroku w salonach Blink Blink w Warszawie. Specjaliści, korzystając z nowoczesnego sprzętu, dobiorą dostosowane do Waszych potrzeb rozwiązania optyczne, ale też pomogą Wam w doborze idealnych oprawek okularowych. Bo okulary to dzisiaj także sposób wyrażania siebie, dlatego warto zadbać o swoje oczy i zrobić to stylowo. Akcja promocyjna obowiązuje zarówno online, jak i w salonach stacjonarnych i trwa do 31 października. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą. Sprawa, o której dzisiaj opowiem, to już kolejna z tragicznych historii z końca lat 90., która zszokowała społeczeństwo i sprowokowała do wielu przemyśleń i smutnych refleksji. Mimo, że minęło już tyle lat, to właśnie te historie wracają do nas teraz i to nie przez przypadek. Bo skazani na najsurowsze kary w tych najgłośniejszych procesach z końca lat 90. zaczynają dziś stawać na granicy między życiem za kratami, a życiem na wolności. Jest 18 czerwca 1997 roku. Jest słoneczne popołudnie, które przypomina, że już za dwa dni rozpoczną się wakacje. Właśnie dzisiaj, w ten zupełnie zwyczajny dzień, po łące przy ogródkach działkowych, przy ulicy turystycznej w Komorowie pod Pruszkowem, spaceruje mężczyzna, kiedy nagle jego uwagę przykuwa niecodzienna sytuacja, która ma miejsce kilkaset metrów dalej, po drugiej stronie rzeki, na skraju lasu. Mężczyzna właśnie teraz obserwuje, jak leśną drogą jedzie biały osobowy samochód, po czym wysiada z niego piątka ludzi. Chociaż, co prawda, w trochę niecodziennym miejscu, to z początku wszystko wygląda na zwykłe spotkanie. Wszyscy stoją naprzeciwko siebie i chyba po prostu rozmawiają. Jednak po kilku chwilach, nawet z daleka widać, że na spotkanie zaczyna wkradać się chaos. Najpierw słychać niosącą się między drzewami głośną kłótnię. Widać też, że dochodzi do czegoś w rodzaju szamotaniny, a chwilę później w lesie rozlega się huk za hukiem, a po nim zapada cisza. Po chwili znowu da się słyszeć, że na miejscu coś się dzieje, a niedługo później białe auto odjeżdża z dużą prędkością z miejsca zdarzenia. Spacerowicz, który obserwuje całą sytuację z daleka, zamiera. Nie ma wątpliwości, że właśnie mimowolnie stał się świadkiem czegoś strasznego, a huk, który słyszał, to najprawdopodobniej dźwięk broni. Jest przerażony.
Boi się, że zaraz zostanie zauważony i sam jak najostrożniej tylko potrafi, ucieka i chowa się w bezpiecznym miejscu. Tam z duszą na ramieniu po prostu czeka i ma nadzieję, że nikt z obecnych na spotkaniu nie wie o jego istnieniu. Kiedy jednak nastaje absolutna cisza, której od dłuższego czasu nic już nie przerywa i miejsce zdarzenia wydaje się być puste, schowany mężczyzna zaczyna wychodzić z ukrycia, ale ciekawość bierze górę. Spacerowicz zakrada się na skraj lasu, gdzie wydarzyły się te niecodzienne sceny i bada teren, a to, co znajduje na miejscu, sprawia, że natychmiast biegnie do domu, gdzie około godziny 15 zgłasza sprawę na policję, która na miejsce przybywa 40 minut później. Policjanci z prewencji dojeżdżają na miejsce wezwania wskazane przez zgłaszającego. Wtedy ich oczom ukazuje się miejsce z pozoru kompletnie odludne, które przecina szutrowa droga, na której odnajdują wyrysowane przez świadka strzałki, które mają zaprowadzić funkcjonariuszy tam, gdzie zdecydowanie znajdą coś, co muszą zobaczyć. Policjanci idą więc zgodnie za wskazówkami w stronę polany na skraju lasu, gdzie ukazuje im się obraz niczym z horroru. Obok polnej drogi leżą jakieś drobne przedmioty, a piasek i trawa są tu kompletnie czerwone, dosłownie jakby ktoś pomalował je farbą, jednak już na pierwszy rzut oka widać, że to nie z farbą mają do czynienia. A robi się coraz bardziej podejrzanie, bo zaledwie kilka metrów dalej widać świeżo wzruszoną ziemię i zdaje się, że niedbale zakopany luźnym piaskiem dół. Obok dołu leżą też czyjeś okulary przeciwsłoneczne. Funkcjonariusze mają przeczucie, że to wszystko niestety nie jest nieśmiesznym żartem. Natychmiast wzywają wsparcie i chwilę później na miejscu pojawiają się kolejni policjanci wyposażeni w łopatę i kamerę. Muszą sprawdzić, co zostało tu zakopane. Od razu przystępują więc do działania. Rejestrują też każdy ruch, który przy okazji jest wyważony i ostrożny. Nie wiedzą przecież, jak głęboko szukać i przede wszystkim, co znajdą pod warstwą czerwonego piachu. Gdy zegarek na kamerze wskazuje 16:10, szef akcji łączy się ze swoim dyżurnym i przekazuje przerażający komunikat. Centrala, są zwłoki. Proszę o powiadomienie oficera dyżurnego Komendy Stołecznej i Wojewódzkiej. Poproszę o lekarza biegłego medycyny sądowej i poproszę o prokuratora. Już kilkadziesiąt minut później przybyli na miejsce technicy ze stołecznej dochodzeniówki, zabezpieczają w niedbale zakopanej mogile ciała dwóch młodych mężczyzn, a w raporcie policyjnym przeczytać można, że w momencie ich wydobywania wciąż było czuć ciepłotę ich ciał. Lekarz medycyny sądowej stwierdza, że obie ofiary mają rany postrzałowe, a także ślady po uderzeniach ostrym narzędziem, najprawdopodobniej łopatą. O godzinie 19:00 na miejscu pojawia się też prokurator i w tym samym czasie technicy kończą zabezpieczać pierwsze kluczowe dowody. Przede wszystkim udaje im się zabezpieczyć portfele ofiar, dzięki którym kryminalni szybko ustalają, kim byli zakopani na polanie ludzie. To 24-letni Piotr Aniołkiewicz oraz 31-letni Paweł Sulikowski. Policja ekspresowo organizuje też przeszukanie najbliższych okolic miejsca zbrodni i tak jeszcze przed zmrokiem, jakieś 1,5 kilometra dalej, na parkingu pod ogródkami działkowymi, zabezpieczają biały samochód Opla Astra. Od razu zwraca on uwagę śledczych, bo właśnie białe auto zapamiętał naoczny świadek, a ten samochód na dodatek ma otwarty bagażnik i jak potwierdzają działkowicze, stoi w ten sposób już jakiś czas. Szybko jednak okazuje się, że policjanci dobrze wytypowali pojazd, bo w samochodzie leżą wizytówki młodszej ofiary, Piotra, a na każdej z wizytówek widnieje logo znanej firmy polskiej telefonii cyfrowej Era GSM. Natychmiastowe działania potwierdzają, że Piotr rzeczywiście pracował dla tej firmy. Podobnie zresztą jak druga ofiara, Paweł. Obaj byli przedstawicielami Ery w tej samej placówce i nigdy nie byli notowani. Odnalezienie służbowego auta Piotra i poznanie personaliów ofiar póki co kompletnie nie zbliża śledczych do wyjaśnienia okoliczności tej tragedii.
W środku samochodu nie ma też niczego podejrzanego. Auto jest puste. Zastanawia jednak fakt, dlaczego otwarty był bagażnik. Czy to o jego zawartość chodziło sprawcom? Policja zaczyna też przyglądać się innym zaparkowanym pod ogródkami działkowymi samochodom, co okazuje się być bardzo dobrym krokiem, bo po sprawdzeniu tablic rejestracyjnych śledczy trafiają na aż dwa porzucone pojazdy i obydwa widnieją w rejestrze policyjnym jako skradzione. Mało prawdopodobnym jest, że to zwykły zbieg okoliczności i wiele wskazuje na to, że podejrzanymi autami przyjechali sami oprawcy dealerów Ery. Już teraz powoli zaczyna wyłaniać się obraz tego, do czego mogło tutaj dojść. Zdaniem obecnych na miejscu policjantów wiele wskazuje na to, że mężczyźni padli ofiarą porachunków mafijnych, których niestety w ostatnich latach jest plaga, zwłaszcza w stolicy i okolicznych gminach, gdzie karty rozdaje m.in. niesławna grupa pruszkowska. Pytanie jednak, czym ci zwyczajni młodzi ludzie, bez żadnego powiązania ze światem przestępczym, tak bardzo rozzłościli bezwzględnych bandytów? Późnym wieczorem policja dociera do bliskich ofiar. W ten sposób trafia do narzeczonej 24-letniego Piotra, Małgorzaty. Kobieta jest w ogromnym szoku, gdy dowiaduje się, że jej ukochany już nigdy nie wróci do domu. Popada w rozpacz i dopiero po jakimś czasie jest w stanie z kimkolwiek porozmawiać. Gosia przez łzy opowiada śledczym, że przecież dzisiaj rano widziała się z Piotrkiem i był w doskonałym wręcz humorze. Podekscytowany opowiadał, że dzisiaj zbije jeden z lepszych interesów w swojej dotychczasowej karierze i wtajemniczył nawet zaciekawioną narzeczoną w swój plan. Opowiedział, że jego koleżanka, która kiedyś razem z nim pracowała dla sieci Era, zaproponowała mu kontrakt na niespotykaną wręcz sprzedaż. Piotrek miał dostarczyć kilkadziesiąt telefonów komórkowych dla wyjątkowego klienta, dyskusyjnego klubu filmowego, który niedawno zaczął działać w Komorowie pod Pruszkowem i to pod patronatem samego Bogusława Lindy, największej gwiazdy kina w Polsce i jednocześnie największego idola Piotrka. 24-latek już od samego rana był podekscytowany jak nigdy. Nie dość, że tak duża sprzedaż miała zagwarantować mu niezły zarobek, bo prawie 2000 zł za jakieś 2-3 godziny pracy, to jeszcze miał robić interesy ze swoim idolem i przede wszystkim miał go poznać osobiście. Śledczym od razu zapala się czerwona lampka. Czyli ten dzień miał być inny niż zwykle, a w grę mogły wchodzić też spore sumy. Policja pyta więc narzeczoną jeszcze o drugiego mężczyznę, Pawła, a kobieta potwierdza, że 31-latek to kolega z pracy jej narzeczonego, który także miał być zaangażowany w ten dochodowy kontrakt. Gosia przekazuje kolejne szczegóły. Opowiada, że według jej wiedzy Piotrek i Paweł umówieni byli na około 12 w Komorowie pod Pruszkowem, w domu samego Bogusława Lindy, gdzie mieli spotkać się ze znanym aktorem i z dawną koleżanką z pracy, Małgorzatą Rozumecką. Plan był bardzo prosty. Mieli przyjechać na miejsce, przekazać zamówione telefony dla nowego klubu aktora i wrócić ze sporą gotówką. Śledczy natychmiast sprawdzają ten trop i rzeczywiście, według dokumentów zabezpieczonych w siedzibie Ery, Piotrek i Paweł zabrali z firmowego magazynu aż 32 najnowocześniejsze telefony komórkowe Nokia i Siemens o wartości przeszło 54 tysięcy złotych, co obecnie, uwzględniając inflację, odpowiada kwocie około 155 tysięcy złotych. Po rozmowach z pracownikami Ery udaje się dojść do tego, że mimo że miała być to transakcja Piotrka, to asystował mu współpracownik Paweł, bo tego wymagała sytuacja. Zgodnie z procedurami firmowymi, sam Piotrek nie mógł pobrać towaru o tak dużej wartości. Dlatego też magazynier wystawił dwa dokumenty wydania zewnętrznego, jeden na Piotrka, a drugi na Pawła i prawdopodobnie właśnie z tego powodu obaj pojechali do Komorowa. Wiele więc wskazuje na to, że to właśnie te komórki okazały się być punktem zapalnym, bo ani po nich, ani po pieniądzach nie ma śladu. Policja zaczyna łączyć wszystkie fakty błyskawicznie i dzięki sprawnym działaniom operacyjnym, kilka godzin później i chwilę po wschodzie słońca,
Śledczy są w posiadaniu dokładnego namiaru na miejsce przebywania koleżanki, która miała zaproponować Piotrkowi dużą transakcję. To tak naprawdę dzięki zeznaniom jego narzeczonej od razu docierają do Małgorzaty Rozumeckiej. Policjanci już teraz mają swoją teorię na temat tego, co mogło się stać. Domyślają się, że do kogoś, być może nawet do samej mafii pruszkowskiej, dotarła informacja, że dwaj pracownicy Ery, sami i bez żadnej obstawy, będą dostarczać drogie telefony. Próbują więc natychmiast porozmawiać z kobietą, która według narzeczonej miała wszystko zainicjować. Może okaże się tym ogniwem, które pozwoli wydedukować, kim są bandyci, ale trzeba też wyjaśnić czy, a jeśli tak, to jaką rolę miała w tym wszystkim. Najważniejsze jest więc teraz odpowiedzieć na pytanie, czy Rozumecka była tylko osobą postronną, niezwiązaną z tragedią, czy może wręcz przeciwnie, podała gangsterom Pawła i Piotrka na srebrnej tacy. Czas gra tu jednak istotną rolę, bo mordercy dealerów Ery mogą być na przykład już od dawna w drodze za granicę, dlatego śledczy muszą działać stanowczo i szybko. Już chwilę po 5 rano pojawiają się pod drzwiami Małgorzaty, a jako że jej rola jest cały czas niejasna, kobieta zostaje zatrzymana. Równolegle, dzięki kolejnym, bardzo sprawnym działaniom policjantów operacyjnych z Komendy Stołecznej, udaje się pozyskać nowe informacje, które rzucają na sprawę inne światło i nieco zmieniają dotychczasowe myślenie śledczych. Policjanci w ekspresowym tempie odnajdują nie tylko skradzione telefony, ale też świadków ich sprzedaży, bo okazuje się, że doszło do niej zaledwie godzinę po tym, jak życie stracili Piotr i Paweł, i to nie gdzieś na uboczu, a na ulicy pod samym Pałacem Kultury. Właśnie teraz pojawia się też nieco zaskakujący element wspólny. Zarówno w zeznaniach świadków transakcji, jak i świadka strzelaniny da się usłyszeć o wysokiej i postawnej rudowłosej kobiecie, a dokładnie tak można opisać zatrzymaną Małgorzatę Rozumecką. Policja jest coraz bliżej. Już następnego dnia, wieczorem, zatrzymuje kolejne dwie osoby podejrzane o udział w egzekucji handlowców z Ery. Zatrzymani są dwaj mężczyźni. Zaledwie 19-letni pracownik fabryki mebli, Marcin Tomczak, i 40-letni taksówkarz z Pruszkowa, Adam Bojanowski. I chociaż wszystkie tropy prowadzą do nich, to znowu pojawiają się wątpliwości, bo zgodnie z wiedzą operacyjną na jaw wychodzi, że zarówno Małgorzata Rozumecka, jak i dwaj kolejni zatrzymani wcale nie są związani z żadną grupą przestępczą. O co więc tutaj chodzi? Kim są i jaki jest ich prawdziwy udział w tej zbrodni? W obawie przed mataczeniem i zacieraniem śladów, mężczyźni na wniosek prokuratora zostają tymczasowo aresztowani, a śledczy zaczynają intensywnie przesłuchiwać całą trójkę. Chcą dowiedzieć się, kto stoi za tym brutalnym napadem, kto im to wszystko zlecił i poznać nazwiska wszystkich zamieszanych w sprawę. Początki są jednak trudne dla śledczych, bo zatrzymani nie chcą współpracować. Zarzekają się, że nie mają nic wspólnego z mordem w Komorowie, jednak z każdą kolejną godziną wnikliwych pytań i przyłapywaniu na kłamstwie Marcin, taksówkarz Adam i Małgorzata w końcu jedno po drugim przyznają się do czegoś szokującego. Że za wszystkim wcale nie stoi żadna mafia czy znane policji nazwiska, a że to oni zaplanowali i zrealizowali ten napad rabunkowy. Te wieści szokują nawet doświadczonych kryminalnych. Czy naprawdę w tym podwójnym zabójstwie chodziło tylko o telefony? Mimo tego niewątpliwego przełomu rodzi się nowy problem, bo nikt z aresztowanych nie wie, kto strzelał, nikt nawet nie wie, dlaczego. Pojawiają się też ewidentne rozbieżności w ich wersjach. 19-letni Marcin Tomczak mówi, że nie wie, kto strzelał, bo znajdował się kilkaset metrów dalej, ale jest przekonany, że był to któryś z kolegów Rozumeckiej. Małgorzata forsuje za to wersję, że do zabójstwa doszło już po rabunku. Wysnuwa wręcz odważną teorię i sugeruje śledczym, że za morderstwo prawdopodobnie odpowiedzialny jest ktoś trzeci, zupełnie niezwiązany z ich napadem. Zatrzymana kobieta opowiada śledczym, że Piotr, jej kolega i były partner biznesowy,
regularnie robił tak zwane wałki na duże pieniądze i że nieraz prowadził interesy z groźnymi ludźmi. Rozumecka sugeruje śledczym, że być może znowu kogoś oszukał, ale tym razem zadarł z kimś, z kim nie powinien. Śledczy mają ręce pełne roboty, żeby wszystkie te słowa potwierdzić lub obalić, ale z godziny na godzinę wiarygodność zatrzymanych maleje, bo w czasie kolejnych przesłuchań znowu zatrzymani przedstawiają inne wersje wydarzeń, a sama Rozumecka przedstawia jeszcze wiele innych swoich teorii. Jest w nich jednak jeden stały element, że Piotr Aniołkiewicz już od dawna był zamieszany w liczne oszustwa. Kobieta zarzeka się, że nielegalnie handlował telefonami i podpisywał fikcyjne umowy na usługi telekomunikacyjne dla własnych korzyści. Rozumecka posypuje jednak głowę popiołem. Przyznaje śledczym, że sama nie jest święta i że nie tylko ma wiedzę o przekrętach kolegi, ale też, że sama była wspólniczką w wielu jego interesach. Twierdzi, że pomysł napadu nie wynikał wcale z jej chciwości, a tego, że chciała odebrać swoje. Jak tłumaczy, Piotrek był jej dłużny sporą sumę pieniędzy i w rzeczywistości rzekoma transakcja z Bogusławem Lindą miała być jedynie przykrywką, żeby wywabić go do lasu i tam trochę postraszyć. Rozumecka przekonuje śledczych, że tylko chciała, żeby oddał jej pieniądze, a skradzione telefony miały pokryć część długu. Po wielu zmianach w składanych wyjaśnieniach Małgorzata już na dobre brnie właśnie w taką wersję. Przekonuje śledczych, że nigdy nie planowała zabójstwa, ani też, że nikomu go nie zleciła. Zdradza jednak coś, co ma potwierdzić jej słowa. Opowiada, że tuż po zabójstwie w Komorowie otrzymała tajemniczy telefon. Gdy odebrała, jakiś nieznany jej głos powiedział: Gośka, odwaliłaś kawał dobrej roboty. Firma będzie ci wdzięczna. Po czym ten tajemniczy ktoś, nie czekając na jej odpowiedź, po prostu się rozłączył. Tym wyznaniem Rozumecka próbuje przekonać policjantów, że to wszystko było przez kogoś zaplanowane, a ten telefon tylko potwierdza, że zamordowani mężczyźni faktycznie byli na celowniku Pruszkowa albo innej zorganizowanej grupy przestępczej. I gdy wszyscy chcą poznać wreszcie odpowiedź, kto jest odpowiedzialny za śmierć dwóch młodych mężczyzn i dlaczego życie stracili zwyczajni handlowcy sieci komórkowej, odpowiedzi nie nadchodzą, a o sprawie robi się wręcz cicho. Gdy mijają tygodnie bez żadnego przełomu, wreszcie pojawiają się sensacyjne wieści. Tuż po wakacjach media obiega informacja, że śledczym udaje się ustalić personalia kolejnej osoby związanej z zabójstwem w Komorowie. Gdy śledczy trafiają na jego trop, ten już od dawna wie, że miało to nastąpić i skutecznie ukrywa się przed policją. Dopiero gdy nadchodzi połowa października, czyli 4 miesiące po zabójstwie, poszukiwany 17-latek zostaje zatrzymany przez kryminalnych w jednej z okolicznych Melin, gdzie oprócz niego policja przez przypadek zatrzymuje jeszcze jednego poszukiwanego, ale w innej sprawie. Media od razu obiega wieść, że prokuratura ma zamiar postawić zarzut podwójnego zabójstwa temu bardzo młodemu człowiekowi, bo to on jest typowany na strzelca. To, szczególnie ze względu na wiek podejrzanego, szokuje wszystkich. Chłopak jednak absolutnie nie przyznaje się do winy, ale sporo go obciąża. Między innymi zeznania świadków zdarzenia, których, jak teraz wychodzi na jaw, w toku śledztwa pojawiło się już kilku. Kontrowersje wokół zbrodni w Komorowie rosną, bo nie tylko wciąż niewiele wiadomo, ale to, co już wiadomo, poraża. W sprawę rodem z gangsterskich porachunków zamieszani są zwyczajni młodzi ludzie, w tym Krystian Majchrowski i Marcin Tomczak, to przecież jeszcze nastolatkowie i, jak się okazuje, nie jedyni. Gdy nadchodzi styczeń 1998 roku, media obiega kolejna sensacyjna wiadomość o tym, że w sprawie zabójstwa Piotra i Pawła wystosowany zostaje kolejny list gończy, tym razem za niepełnoletnim bratem rudowłosej Małgorzaty Rozumeckiej. Teraz także Paweł Rozumecki, 17-letni brat aresztowanej, podejrzewany jest o udział w zabójstwie, a nawet o to, że to on może być strzelcem. Jak się okazuje, śledczy nie wykluczają tego, że Piotr i Paweł mogli zginąć z dwóch różnych broni,
a niektórzy świadkowie z ogródków działkowych wskazują, że zabójcami mogły być dwie młode osoby. Bardzo istotne jest teraz, co do powiedzenia ma brat Rozumeckiej. Jednak mimo intensywnych poszukiwań, policja nie potrafi go odnaleźć. Na światło dzienne wychodzi zresztą wielka kompromitacja policji, ponieważ Rozumecki był już w ich rękach kilkanaście dni po zabójstwie dealerów Ery, ale został wypuszczony na wolność, po czym zbiegł, a razem z nim zniknęła jego matka. Jednak mijają kolejne dni, a w mediach nie pojawiają się żadne nowe informacje w sprawie. Nie oznacza to, że nic się nie dzieje, a wręcz przeciwnie. To opinia publiczna nie jest informowana o postępach, bo śledztwo jest całkowicie utajnione. W obawie przed mataczeniem i zacieraniem śladów, policja nie chce przekazywać nic więcej niż to konieczne. W rzeczywistości jednak prace nad wyjaśnieniem sprawy trwają i to na wielu płaszczyznach. Między innymi aresztowani już od kilku miesięcy Małgorzata i Krystian trafiają do szpitala psychiatrycznego w Pruszkowskich Tworkach, gdzie w ramach przygotowania do procesu poddani zostają szczegółowym badaniom, które być może już na sali sądowej przybliżą wszystkich do prawdy. Jest 25 stycznia. Para podejrzanych już od 2 tygodni przebywa w szpitalu, gdzie rozmawiają z nimi biegli psychiatrzy i psychologowie. Jest 7:10, kiedy Małgorzata Rozumecka w samej piżamie opuszcza swój pokój, przemyka przez korytarz i wychodzi niezauważona na plac szpitala. Mimo, że jest zimno, a sama Małgorzata jest jedynie w szpitalnych kapciach, wykorzystuje moment i biegnie do dziury w ogrodzeniu. Wszystko jest dokładnie zaplanowane, a po drugiej stronie dziurawego płotu czeka już na nią jej tata. Kiedy Małgorzata przechodzi na drugą stronę, ojciec przykrywa zmarzniętą córkę swoją kurtką, po czym oboje zrywają się do ucieczki i biegną do zaparkowanego kilkadziesiąt metrów dalej dużego Fiata. W środku, na miejscu kierowcy, w gotowości czeka już dziadek Małgorzaty, a na miejscu pasażera leżą jej ubrania na zmianę, podrobiony paszport na fikcyjne dane, bilet linii lotniczych Lufthansa na lot w jedną stronę do Meksyku przez Frankfurt na dzisiaj na 8:45. Razem z tymi wszystkimi rzeczami leży tu też niepozorny zeszyt, a w nim skrupulatnie zapisana instrukcja nielegalnego przedostania się z Meksyku do Stanów Zjednoczonych. Rozumecka jest już o krok od wolności, ale to uczucie trwa zaledwie kilka sekund, bo zanim jeszcze udaje jej się podejść do samochodu, zza rogu naprzeciw wychodzą im policjanci ubrani po cywilnemu. Natychmiast zatrzymują całą trójkę kompletnie zaskoczonych Rozumeckich. Policjanci są wyjątkowo spokojni i opanowani, a jeden z nich wręcz z uśmiechem na twarzy mówi: No, długo kazaliście na siebie czekać. Zmarzliśmy przez was. Plan ucieczki, chociaż było już całkiem blisko jego realizacji, lega w gruzach. Małgorzata musi się obejść smakiem wolności, ale też zmierzyć z konsekwencjami, które dotkną zarówno ją, jak i jej bliskich, którzy chcieli jej pomóc w ucieczce. Niedoszła uciekinierka nie ma pojęcia, jak śledczym udało się ich przejrzeć. Jest jednak przekonana, że ich zatrzymanie było zaplanowaną akcją. W rzeczywistości jest to kompletna bzdura i było zupełnie inaczej. Cofamy się o 3 godziny wcześniej. Jest około 4:00 nad ranem, a na zewnątrz nadal jest ciemno i nie widać jeszcze zbliżającego się poranka. Właśnie teraz ubrani po cywilnemu pruszkowscy policjanci patrolują osiedle domków jednorodzinnych w rejonie szpitala w ramach akcji wymierzonej w gang nocnych włamywaczy, którzy od jakiegoś czasu grasują po tej okolicy. Dzisiejszej nocy jest jednak spokojnie i nic nie wskazuje na to, że coś ma się zmienić, aż do momentu, gdy uwagę patrolujących okolice policjantów przykuwa samotny samochód zaparkowany przy ulicy Partyzantów, który stoi tuż obok ogrodzenia szpitala. Funkcjonariusze są zaintrygowani i postanawiają sprawdzić samochód, a gdy podchodzą do pojazdu, orientują się, że za kierownicą siedzi starszy mężczyzna. Legitymują go i sprawdzają jego dowód osobisty, a następnie pytają, co tu robi, na co kierowca odpowiada, że po prostu czeka na swojego syna.
Funkcjonariusze przyjmują to do wiadomości, oddają mężczyźnie jego dokumenty i żegnają się. Ani trochę nie dają też po sobie poznać, że doskonale kojarzą nazwisko mężczyzny, Rozumecki, i że doskonale wiedzą, że coś tutaj nie gra. Jak gdyby nigdy nic, odchodzą i znikają za rogiem, a gdy kierowca już ich nie widzi, natychmiast łączą się z dyspozytorem, przekazując mu informację o tym, że coś dziwnego dzieje się pod szpitalem. Sytuacja ewidentnie nie jest przypadkowa, szczególnie gdy okazuje się, że w szpitalu przebywa aresztowana Małgorzata Rozumecka. Zapada więc decyzja, że policjanci mają nie rzucać się w oczy, ale też obserwować rozwój wydarzeń. Na wszelki wypadek w okolice szpitala rozdysponowany zostaje też kolejny patrol, który również dla niepoznaki parkuje kilka przecznic dalej. W ten sposób policjanci czekają aż do godziny 7:10, kiedy nagle ich podejrzenia okazują się być słuszne. Obserwują, jak z zatorów okalających płot szpitala wybiega mężczyzna w średnim wieku i młoda kobieta w szpitalnej piżamie z zarzuconą na ramiona zdecydowanie za dużą męską kurtką. Nie ma wątpliwości. To Małgorzata Rozumecka i jej ojciec biegną w stronę zaparkowanego samochodu, który kilka godzin wcześniej zwrócił uwagę przypadkowego patrolu. Zaledwie minutę później wszyscy są już zakuci w kajdanki, a w okolicy roi się od radiowozów. To koniec marzeń o ucieczce za granicę. Zupełnie przypadkowy koniec. Informacja o ucieczce, która ostatecznie nie doszła do skutku, na nowo kieruje oczy społeczeństwa i mediów w stronę sprawy zabójstwa Pawła i Piotra. Z tygodnia na tydzień na światło dzienne zaczynają wypływać coraz to nowe szczegóły na temat tej zbrodni, a Rozumecka szybko zostaje okrzyknięta drugą Moniką Szymańską. To Monika Szymańska razem ze swoimi poplecznikami bez większego powodu porwała Tomka Jaworskiego z Polany na warszawskich Młocinach, a następnie zachęciła swoich wspólników, żeby zamęczyć chłopaka na śmierć. Sprawa Tomka także poruszyła cały kraj i miała miejsce zaledwie tydzień przed zabójstwem dilerów Ery. Te dwie sprawy są wciąż porównywane, bo także w przypadku Rozumeckiej prokuratura i śledczy są przekonani, że podobnie jak Szymańska, mimo że Małgorzata nigdy nie pociągnęła za spust, ani nawet nie podniosła ręki na ofiary, to gdyby nie ona i nie jej inicjatywa, to do tej zbrodni nigdy by nie doszło. Na tym etapie śledczy są niemal przekonani, że to właśnie ona obmyśliła plan napadu, ale i zabójstwa, i że dzięki swoim umiejętnościom do manipulacji zwerbowała do pomocy podatnych na jej wpływ młodych chłopców, w tym nawet swojego wtedy 17-letniego brata, który w dalszym ciągu jest poszukiwany. Teraz jednak można domyślać się, że najpewniej uciekł razem z matką do Meksyku lub Stanów Zjednoczonych, podobnie jak miała to zrobić sama Rozumecka zaraz po ucieczce ze szpitala. Burza medialna nie kończy się, a wręcz rozkręca na dobre, gdy zaledwie 2 miesiące później zapada wyrok w innej głośnej sprawie, w której także za prowodyrkę tragedii uznaje się kobietę. Monika Osińska, jako pierwsza kobieta w Polsce, zostaje skazana, jeszcze nieprawomocnym wyrokiem, na najwyższą karę przewidzianą przez kodeks karny, karę dożywotniego pozbawienia wolności. Społeczeństwo jest wściekłe na niemijającą falę przemocy, która nie ma płci. Z jednej strony oddycha z ulgą, z drugiej jednak chce więcej. Tego samego żądają dla oprawczyni maturzysty Tomka, ale też dla Małgorzaty. Kiedy więc nadchodzi połowa września 1998 roku i zbliża się termin pierwszej rozprawy, nastroje społeczne są już rozgrzane do czerwoności. Tata zamordowanego Piotrka, pan Ryszard, rozwiesza w całej Warszawie zawiadomienie o procesie, a w całej akcji pomagają mu koledzy z pracy Piotrka, z jego szkoły i osiedla. Wszyscy w wolnej chwili rozwieszają plakaty i rozdają ulotki. Organizują też pikietę przed sądem, w którym lada dzień ma zacząć się proces. Chcą, by wszyscy dowiedzieli się o tym, jaki los spotkał bliską im osobę i kto jest za to odpowiedzialny. Ludzie mówią, że nie ma już kary śmierci. Jak to nie ma?
Codziennie bandziory wykonują ją na ulicach. Robię to wszystko, bo nie chcę, żeby ludzie się bali. Chcę, żeby mieli charakter. Zbrodnia musi być nazwana po imieniu, mówi zrozpaczony ojciec w wywiadzie dla Gazety Stołecznej. Następnego dnia w Życiu Warszawy przeczytać można, że współorganizatorami akcji jest Stowarzyszenie Przeciwko Zbrodni imienia Jolanty Brzozowskiej, prowadzone przez Krzysztofa Orszaga. Jednak już następnego dnia redakcja gazety otrzymuje faks dementujący to powiązanie. Jednocześnie Orszak wskazuje na chęć udziału stowarzyszenia w sprawie, jednak szybko podkreśla, że ku jego rozczarowaniu rodzina zamordowanych odrzuciła jego propozycję. Negatywne nastawienie do akcji prowadzonej przez tatę Piotrka komentuje także sieć ERA. Poprzez czarne marsze niczego nie osiągniemy. Potrzebne jest dobre prawo, aby policja i prokuratura były skuteczniejsze, a sądy szybciej rozpatrywały sprawy, twierdzi w oficjalnym oświadczeniu rzecznik prasowy firmy. Na te słowa nie pozostaje obojętny tata Piotrka i w mediach odpowiada na komentarz rzecznika, opisując swoje relacje z pracodawcą syna i smutno je kwituje. Podczas pogrzebu obiecywali nam wszelką pomoc. Potem dzwoniłem kilka razy, ale poczułem się odepchnięty, żeby choć dali adwokata, który reprezentowałby firmę i rodzinę. Na odpowiedź znowu nie trzeba długo czekać, bo reporter Gazety Stołecznej konfrontuje te gorzkie słowa z rzecznikiem prasowym ERY, który odpowiada: oskarżycielem posiłkowym być nie możemy. O wsparciu dla działań prokuratorsko-śledczych mówić nie będę. Czy pomagamy rodzinom? Nie chwalimy się. Czego byśmy nie zrobili, ich odczucia mogą być inne. Wszyscy nasi pracownicy ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rodziny otrzymały od ubezpieczyciela 50 tysięcy złotych. Firma natomiast pokryła koszty pogrzebu. Dziecku Pawła ufundowaliśmy roczną rentę, a w tym roku ją przedłużymy. Wszyscy mają nadzieję, że te trudne emocje nieco opadną, gdy wreszcie ta tragiczna historia zostanie wyjaśniona, a sprawcy zostaną sprawiedliwie ukarani. Nadzieja na to jest już na horyzoncie, bo pierwsza rozprawa rusza 17 września 1998 roku, czyli rok i 3 miesiące po zbrodni obok Lasku Komorowskiego. O 9:00 przed wejściem do sądu ustawia się rodzina i znajomi Pawła i Piotrka. Są tu, żeby poznać prawdę, trzymają też w rękach transparenty. Na jednym przeczytać można: Polska stała się krajem mordu i bezprawia, żądamy kary śmierci dla zbrodniarzy, a na innym, tłustym, czarnym drukiem wypisane są imię i nazwisko Małgorzaty Rozumeckiej. Obok za to stoją zrobione ze styropianu nagrobki, na których widnieją nazwiska i data śmierci Pawła i Piotrka. Zawsze cieszył się życiem, myślał nawet, żeby zostać w Stanach, ale tu miał dziewczynę. Kochał Małgosię, planowali ślub, wrócił, niepotrzebnie. Nie jestem w stanie zrozumieć, za co go zabili. Dlaczego? Dla marnych 30 tysięcy złotych, krzyczy do reportera młodsza, 19-letnia siostra Pawła, Kasia. O godzinie 9:30 pod sąd podjeżdża samochód służby więziennej, który przywozi z aresztu śledczego czterech oskarżonych w sprawie: Małgorzatę Rozumecką, Adama Bojanowskiego, Marcina Tomczaka i najmłodszego z nich, Krystiana Majchrowskiego. Na korytarzach sądu jest tylu ludzi, że policja sądowa musi stworzyć dla nich specjalny korytarz, dosłownie wygania ludzi na schody i odpycha ich pod ściany. Największą uwagę skupia na sobie Małgorzata. Ma na sobie modny, jasno-różowy żakiet i czarną torebkę, a pod pachą niesie teczkę z aktem oskarżenia. Idzie szybkim krokiem, patrzy w ziemię i wyraźnie unika kamer, fleszy aparatów fotograficznych, ale też wzroku zebranych i wściekłych ludzi. Jeszcze przed rozpoczęciem procesu sąd zezwala mediom na publikację wizerunków i nazwisk oskarżonych, co jest rzadkim zjawiskiem. Dlatego foto i wideo reporterów jest tu dziś całe mnóstwo. Wszyscy chcą zdobyć jak najlepsze ujęcie oskarżonych. Jeden z reporterów opisze później Rozumecką w taki sposób: wysoka, wypielęgnowane, długie paznokcie pomalowała na krwisto-czerwony kolor. Zasłaniała się długimi do pasa, rudymi włosami.
a wiele gazet i programów telewizyjnych okrzyknie ją tytułem Królowej Zbrodni albo Aniołem Śmierci. Kiedy oskarżeni i ich obrońcy oraz prokurator i rodziny ofiar wchodzą na salę, policja sądowa rozpoczyna kontrolowane wpuszczanie na salę reporterów i widowni. Pewne jest jedno, wszyscy się tu nie zmieszczą, a wręcz dla większości zabraknie miejsca. Łącznie pierwszy proces w sprawie o zabójstwo dealerów Ery obserwuje ponad 200 osób. Sprawia to, że sala numer 200, największa sala sądowa w Sądzie Wojewódzkim, zostaje zapełniona po brzegi. Wszyscy zajmują miejsca. Tuż za prokuratorem zasiada Ryszard Aniołkiewicz, tata zamordowanego Piotrka, który występuje w imieniu rodziny swojej, jak i rodziny Pawła, jako oskarżyciel posiłkowy. Wbrew początkowym zapowiedziom, w procesie nie zostaje powołany przedstawiciel społeczny z ramienia Stowarzyszenia Przeciwko Zbrodni, a kiedy wiceprezes stowarzyszenia dowiaduje się o tym, zdenerwowany wychodzi z sali bez słowa. Jak później dowiemy się z gazet, Orszak, prezes stowarzyszenia, chciał, aby tata zamordowanego Piotra zapłacił mu kilka tysięcy złotych z pieniędzy z odszkodowania od Ery za udział w procesie. Będzie to jedna z pierwszych plam na wizerunku samozwańczego reprezentanta społeczeństwa. Na ławie oskarżonych, oprócz czterech osób oskarżonych o udział w zabójstwie Piotrka i Pawła, zasiadają również ojciec i dziadek Rozumeckiej, którzy odpowiedzą za próbę jej uwolnienia. Jest tu też kolega Krystiana Majchrowskiego, który ukrywał go przed policją. Wciąż brakuje jednak jednej osoby, brata Małgorzaty, który nadal pozostaje nieuchwytny. Już za moment rozpocznie się jeden z najgłośniejszych procesów lat 90. Na stole sędziowskim leży ponad 20 tomów akt, a połowa z nich to analiza połączeń wykonanych między oskarżonymi, pokrzywdzonymi i osobami postronnymi. To właśnie te skrupulatnie zebrane i przeanalizowane dane, zdaniem prokuratury, tworzą między wszystkimi sieć powiązań i w połączeniu z wyjaśnieniami oskarżonych i zeznaniami świadków oraz dowodami zebranymi przez śledczych pozwala prokuraturze odtworzyć prawdopodobną oś czasu wydarzeń, które ostatecznie doprowadziły do zabójstwa Pawła i Piotrka. Cała historia zaczyna się jeszcze w grudniu 1996 roku, kiedy 21-letnia Małgorzata Rozumecka zatrudnia się w polskiej telefonii cyfrowej Era GSM na stanowisku handlowca. To właśnie wtedy poznaje Piotrka, z którym od razu nawiązują wspólny język i często wspólnie pracują nad sprzedażą. Jednak ich wspólna praca nie trwa długo, bo zaledwie kilka miesięcy później Małgorzata zostaje zwolniona, a najprawdopodobniej powodem jest niejasne rozliczanie się przez nią z umów. Sprawa rozchodzi się jednak po kościach, a Rozumecka od razu szuka nowej pracy i szybko zatrudnia się w innej, znacznie mniejszej firmie, która również sprzedaje telefony komórkowe. Mimo że rozstanie z Erą nie nastąpiło w dobrych nastrojach, to 21-latka cały czas pozostaje w kontakcie z byłym współpracownikiem Piotrkiem. Często dzwonią do siebie i utrzymują znajomość na stopie koleżeńskiej, a Piotrek jest dla Małgorzaty kimś, kto rozumie ją i komu może ponarzekać na nowego szefa, który rzekomo nie wypłaca jej pensji i obcina premię od sprzedaży. Jednak trochę trudno w to uwierzyć, bo to, co zwraca uwagę wielu osób, to fakt, że Rozumecka, mimo tak młodego wieku, kupuje sobie mieszkanie w Pruszkowie i stać ją na to, żeby wszędzie jeździć taksówką. Ma wręcz swojego własnego szofera, Adama Bojanowskiego. Adam nie odstępuje Małgorzaty na krok. Wozi ją nie tylko do pracy i na zakupy, a nawet do szkoły, bo dziewczyna zapisuje się do Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej, gdzie zaocznie studiuje na kierunku resocjalizacja. Jak wszystkim opowiada, to właśnie jej pasja. Wcześniej planowała, że chce zostać policjantką, ale ostatecznie zdecydowała, że to praca ze skazanymi będzie dla niej najbardziej dopasowana i że to właśnie taka praca przyniesie jej satysfakcję. Jednak znowu w jej życie wkrada się zamieszanie. Jeszcze na początku 97 roku, po zaledwie miesiącu pracy w nowym miejscu, rezygnuje z etatu w firmie handlującej komórkami, bo jak twierdzi, nie może wytrzymać ze swoim szefem,
na którego tak wiele razy żaliła się Piotrkowi. Rozumecka nie odchodzi jednak z firmy tak po prostu. Na odchodne okrada swojego byłego pracodawcę na kwotę 12 tysięcy złotych, a jakiś czas później, razem z kolegami, zwabia właściciela firmy na spotkanie, które okazuje się być pułapką. Pod groźbą pobicia wymusza na swoim byłym szefie, żeby zapłacił jej kilkanaście tysięcy złotych w gotówce, co przestraszony mężczyzna robi bez mrugnięcia. Najpewniej właśnie dzięki takim akcjom stać ją na mieszkanie i na jeżdżenie wszędzie prywatną taksówką. Jednocześnie, także przez to, pieniądze szybko znikają w rękach Małgorzaty. Dlatego, gdy nadchodzi początek czerwca 1997 roku, 22-latka znowu zaczyna coś planować. Kalendarzowe lato ma dopiero nadejść, a mimo tego termometry już teraz wskazują 30 stopni. W jednym z bloków na warszawskim Żoliborzu, mimo nieznośnych upałów, właśnie trwa impreza. Organizatorką jest Małgorzata, a impreza ma miejsce w mieszkaniu jej rodziców, którzy akurat wyjechali. Dziewczyna korzysta więc z tak zwanej wolnej chaty i na swoją skromną domówkę zaprasza dwóch kolegów. 20-letniego Marcina Tomczaka i 17-letniego Krystiana Majchrowskiego, który przychodzi ze swoim najlepszym przyjacielem, Jarkiem. Oprócz tej czwórki w mieszkaniu jest jeszcze młodszy brat Małgorzaty, zaledwie 16-letni Paweł, i wszyscy spędzają ten czas razem. Ta impreza nie jest jednak jakaś szczególna i niewiele różni się od typowej posiadówki dla nastolatków. Na stole stoi cola, dostawca przywiózł przed chwilą gorącą pizzę, a na telewizorze leci film z taśmy VHS. Tak przynajmniej to spotkanie wygląda na pierwszy rzut oka, bo kiedy Rozumecka nagle zabiera głos, atmosfera zmienia się, a najstarsza z towarzystwa przedstawia wszystkim zebranym ciekawą jej zdaniem propozycję. Małgorzata opowiada młodszym kolegom, że jest łatwa kasa do zgarnięcia, a gdy padają te słowa, całe towarzystwo momentalnie zamienia się w słuch. Rozumecka czuje się zachęcona i kontynuuje. Opowiada, że zna pewnego naiwnego dealera telefonów komórkowych, którym myśli, że się kumplują i przez to całkowicie jej ufa. Małgorzata ma jednak plan, jak wykorzystać jego naiwność. Może przecież wymyślić fikcyjną dużą transakcję i podstępem sprowokować Piotrka do tego, żeby przywiózł im pod nos nowiutkie telefony, które oni zabiorą mu, a potem sprzedadzą i podzielą się łupem. Rozumecka jest przekonana, że kolega na pewno połknie haczyk. Jest łatwowierny i łasy na prowizję. Trzeba tylko zdobyć broń, żeby skutecznie go zastraszyć. Koledzy i brat Rozumeckiej wydają się być zainteresowani. To rzeczywiście brzmi jak łatwe pieniądze, szczególnie że Małgorzata uspokaja ich, że w zasadzie wszystkim zajmie się sama. Jedyne, czego właściwie potrzebuje, to wspólników, bo sama nie da rady zastraszyć byłego współpracownika. W ten sposób rozmowa na zwyczajnej domówce przeradza się w plan, który zaczyna być realizowany praktycznie od razu. Jeszcze tego samego dnia Rozumecka dzwoni do pracującego w Erze Piotrka, żeby uruchomić całą machinę, ale w jego domu nikt nie odbiera. Jest jednak uparta i już nastawiona na realizację planu. Dzwoni więc do jego rodziców i kiedy także tam go nie zastaje, próbuje po raz trzeci i wreszcie namierza Piotrka w domu jego dziewczyny. Kiedy w końcu udaje jej się porozmawiać z kolegą z byłej pracy, od razu przechodzi do perfidnego kłamstwa. Rozumecka z entuzjazmem przedstawia Piotrkowi, że udało jej się znaleźć kupca na ponad 30 najlepszych modeli telefonów komórkowych. Opowiada, że ma to być duża transakcja dla nowo powstałego klubu filmowego, prowadzonego przez samego Bogusława Lindę. Jej plan jest perfidny i uszyty na miarę, bo Małgorzata doskonale wie, że Linda to ulubiony aktor Piotrka i że kolega, nawet jeżeli nie zainteresuje się samym interesem, to z pewnością nie przypuści okazji, żeby spotkać swojego idola. Rozumecka przedstawia Piotrkowi proste zasady. On ma tylko załatwić trochę ponad 30 komórek i dostarczyć je do Komorowa pod Pruszkowem, gdzie mieszka Linda, a pieniędzmi za prowizję podzielą się 50-50.
Układ rzeczywiście brzmi uczciwie. Ona załatwia dużego klienta, on ma dojścia do telefonów. Wszystko wygląda wiarygodnie i przy okazji jak banalnie prosta transakcja. Piotrek nie ma najmniejszego powodu, by szukać dziury w całym. Wręcz przeciwnie. Wszystko brzmi sensownie, a na dodatek inicjatorką jest zaufana osoba, jego koleżanka, dlatego z dużym entuzjazmem przyjmuje propozycję i razem z Rozumecką umawiają się na konkretny termin. Do przekazania telefonów ma dojść 18 czerwca, wczesnym popołudniem. Machina rusza na dobre. Tak jak przewidziała Małgorzata, Piotrek połknął haczyk, a ona nawet nieszczególnie musiała się wysilać. W kolejnych dniach 21-latka realizuje następne etapy planu i korzystając ze znajomości w pruszkowskim barze Kajtek, kupuje broń, a przy okazji rozeznaje się też, czy ktoś nie chciałby kupić kilku lewych telefonów. Termin spotkania zbliża się wielkimi krokami. Jest 17 czerwca. Już jutro ma dojść do przekazania telefonów. Dzisiaj jednak, dzień przed spotkaniem, dwóch młodych chłopaków widzianych jest, jak przechadzają się pod Komorowem w okolicach ogródków działkowych i lasu. Ewidentnie nie są stąd i kręcą się trochę bez celu, ale w pewnym momencie wchodzą na teren ogródków działkowych i robią coś nietypowego. Pytają wprost jednego z działkowiczów, czy mogą pożyczyć od niego łopatę, na co uprzejmy człowiek zgadza się pod warunkiem, że jeszcze dzisiaj narzędzie zostanie mu zwrócone. Dwaj młodzi mężczyźni zgadzają się na taki układ. Zabierają łopatę i idą w nieznanym kierunku, po czym już nie wracają i wbrew umowie nie oddają pożyczonego narzędzia. Nadchodzi dzień spotkania. Jest 18 czerwca 1997 roku. Po południu pod mieszkanie Rozumeckiej podjeżdża biały Opel Astra, służbowy samochód Piotrka Aniołkiewicza. Gdy Małgorzata wychodzi z klatki i kieruje się w stronę samochodu, jest zaskoczona, bo w środku zamiast jednego siedzi dwóch mężczyzn, a przecież nie taki był plan. 21-latka jest wyraźnie zdenerwowana, ale wszystko jest już przecież ustalone. Wsiada więc do białego samochodu swojego byłego kolegi z pracy, gdzie siedzi jeszcze jego współpracownik, Paweł Sulikowski. Paweł pojawia się tu zupełnie przypadkowo i rzeczywiście jego udziału w transakcji nie było w planie, ale w ostatniej chwili okazało się, że polityka firmy nie pozwala, by jeden pracownik pobrał na siebie aż tyle telefonów. Rozumecka musi więc przełknąć fakt tej zmiany i chociaż jest wyraźnie niezadowolona, to teraz już w trójkę jadą w stronę Komorowa. Gdy docierają do podwarszawskiej miejscowości, Piotrek, który prowadzi białego służbowego Opla, przez chwilę błądzi po okolicy w poszukiwaniu willi Bogusława Lindy. Nikt z obecnych w samochodzie nie wie, który to dokładnie dom, dlatego Piotrek dzwoni nawet dwukrotnie do swojej koleżanki z pracy i prosi ją o pomoc w zlokalizowaniu dokładnego adresu. Potem jednak dzwoni po raz trzeci i przeprasza za to zamieszanie, bo jak przekazuje, chyba udało im się trafić na miejsce. W rzeczywistości jednak Małgorzata, Piotrek i Paweł docierają na parking pracowniczych ogródków działkowych i jak gdyby nigdy nic, parkują obok czekającej tu taksówki. I nie jest to wcale przypadkowy pojazd, bo za kierownicą siedzi prywatny kierowca Rozumeckiej, Adam Bojanowski, a razem z nim w samochodzie czeka ekipa z domówki, brat Małgorzaty, Marcin Tomczak i Krystian Majchrowski. To, co dzieje się dalej, nie jest do końca jasne, ale na pewno ma miejsce jakieś zamieszanie. Jeden z możliwych i najbardziej prawdopodobnych scenariuszy brzmi następująco. Któryś z siedzących mężczyzn w taksówce podbiega do białego samochodu Piotra Aniołkiewicza i zastrasza go za pomocą broni. Na polecenie agresora lub agresorów, Piotrek i Paweł przesiadają się na tylną kanapę, a do Rozumeckiej dołącza jeszcze dwóch innych uczestników napadu. Teraz wszyscy razem z dużą prędkością oddalają się białym samochodem od ogródków i jadą w stronę znajdującego się na horyzoncie lasu. Kiedy dojeżdżają na miejsce, dilerzy Ery zostają wyrzuceni z samochodu i od razu zauważają, że w piaskowej wydmie pod lasem wykopany jest duży dół. Sytuacja robi się napięta, dochodzi do konfrontacji,
a po krótkiej i ostrej wymianie zdań padają strzały. Pierwszą ofiarą jest Piotrek, który jednak nie traci życia od razu, a zostaje jeszcze uderzony łopatą. Wystraszony Paweł próbuje uciekać, ale wszystko na marne, bo sprawcy celują także w niego i tak kończą jego życie. Nikt z biorących udział w tym dramacie nie ma pojęcia, że to, co dzieje się pod lasem, tak naprawdę obserwuje kilka osób. Świadkowie widzą w oddali malutkie postaci i dziwne, niezrozumiałe sceny, ale są zbyt daleko, by mieć pewność, czego tak naprawdę są świadkami. Z tego powodu, ale też z powodu kompletnie sprzecznych wyjaśnień, które na dodatek zmieniane były wiele razy, śledczym nie udaje się ustalić, kto pociągnął za spust. Nie wiadomo też, kto sięga po łopatę i zadaje ciosy Piotrkowi. Nie wiadomo, kto zakopuje ciała, ani kto odjeżdża z miejsca zdarzenia oplem jednej z ofiar. W zasadzie nie do końca jest pewne, kto uczestniczył w tej egzekucji. Następnie samochód służbowy handlowca z Ery zostaje podrzucony na parkingu ogródków działkowych, a sprawcy nawet nie fatygują się, żeby zamknąć bagażnik. Rozumecka i jej wspólnicy oddalają się z Komorowa, a po drodze wyrzucają w krzaki narzędzie zbrodni, które nigdy nie zostanie odnalezione. Pomimo tego, co zaszło, sprawcy nie mają żadnej refleksji ani żadnych wyrzutów sumienia. Małgorzata konsekwentnie realizuje swój plan, czym dobitnie pokazuje, że najważniejszy jest dla niej zarobek, a nie ludzkie życie. Niespełna godzinę po zabójstwie Rozumecka, najprawdopodobniej razem z Marcinem Tomczakiem i taksówkarzem Adamem Bojanowskim, wspólnie udają się do centrum Warszawy, na parking w okolicy sali kongresowej Pałacu Kultury i Nauki. Tam, nie zważając na to, w jaki sposób pozyskali telefony, sprzedają je handlarzom z innych firm telekomunikacyjnych i to znacznie poniżej ich realnej wartości. Obecni na miejscu handlarze widzą jednak, że Tomczak jest niesamowicie zdenerwowany i spięty. Zupełnie inaczej jest jednak z rudowłosą, wysoką kobietą. Rozumecka jest rozbawiona i wesoła. Ani trochę nie widać po niej, że te telefony tak naprawdę kosztowały dwa ludzkie istnienia. Ludzkie życia, które najwyraźniej nic jej nie obchodzą. Za telefony inicjatorka napadu otrzymuje zaledwie 30 tysięcy złotych. Na tyle wyceniła los Piotra i Pawła. Po powrocie do domu Rozumecka nadal zachowuje się, jak gdyby nic się nie stało. Idzie jeszcze na siłownię, a później kładzie się do łóżka. Dopiero wtedy coś zaczyna w niej pękać, nie może zasnąć. Ale nie dlatego, bo dręczą ją wyrzuty sumienia. Po prostu wie, że najprawdopodobniej już za chwilę ktoś po nią przyjdzie. I nie myli się, bo o 4 rano pod jej drzwiami stoją już stołeczni kryminalni. Na sali sądowej zapada cisza, a po odczytaniu aktu oskarżenia pierwsza przed sądem staje 23-letnia Rozumecka. Dziewczyna na wstępie zapewnia sąd i wszystkich zebranych, że nikogo nie zabiła i przyznaje się jedynie do udziału w rozboju. Jednocześnie odmawia składania wyjaśnień i potwierdza, że utrzymuje te złożone w trakcie trwania śledztwa. W związku z taką decyzją sąd odczytuje z akt oryginalny wyjaśnienia Rozumeckiej, w których oskarżona podkreśla, że to ona kupiła broń, ale tylko po to, żeby nastraszyć dealerów Ery. Twierdzi w nich też, chociaż bez pewności, że strzelać mogli Krystian Majchrowski albo jego kolega Jarek, a to ostatnie zdanie budzi zdziwienie, bo nikt wcześniej nie słyszał o tym, że Jarek w ogóle był na miejscu zbrodni. I jak się okazuje, rzeczywiście, to, że kolega, który był obecny na czerwcowej domówce, rzekomo był także w Komorowie, pojawia się tylko w wersji wydarzeń Małgorzaty, dlatego też nastolatek nie został aresztowany i nie siedzi dzisiaj na ławie oskarżonych. Usłyszałam dwa strzały, a potem jeszcze jeden. Gdy podbiegłam, Jarek i Krystian stali, a Piotrek i Paweł leżeli twarzą do ziemi. Krystian miał w ręku broń. To właśnie takie słowa przeczytać można w protokole z przesłuchania Rozumeckiej. W dalszej części jej wyjaśnień znajduje się informacja, że to Krystian Majchrowski był inicjatorem planu, a oskarżona spekuluje wręcz, że to dwaj nastolatkowie mogli dokonać egzekucji na zlecenie któregoś z gangów.
Przytacza nawet słowa, które rzekomo Krystian miał wypowiedzieć chwilę po pociągnięciu za spust. Jedyna dobra rzecz z tej sprawy to 2 miliardy. Te wyjaśnienia i podejrzenia Małgorzaty ma też potwierdzić rzekomy tajemniczy telefon. W odczytywanych zeznaniach oskarżona zarzeka się, że ktoś z obcego numeru zadzwonił do niej i pogratulował, że firma, czyli w domyśle mafia, jest jej dozgonnie wdzięczna. Kobieta w czasie swojego przesłuchania zastanawia się nawet, czy firmą nie była sama era GSM. Małgorzata wyraźnie szukała innych motywów i podsuwała teorię, że być może Piotrek wiedział za dużo o nielegalnych interesach prowadzonych przez zarząd lub dyrekcję i że dlatego musiał zginąć. Dzisiaj, gdy na sali sądowej przytaczane są te słowa, ani śledczy, ani prokuratura nie traktują ich poważnie. Nic tu zresztą się nie zgadza. Według ostatecznych wyjaśnień Rozumeckiej, na miejscu zdarzenia nie tylko był chłopak, którego nie widział żaden z pozostałych oskarżonych. Małgorzata wręcz staje w totalnej opozycji do zebranych dowodów licznych zeznań i zaprzecza temu, że jej brat Paweł i jej kolega Marcin Tomczak byli na miejscu zbrodni. Co innego mówią jednak inni oskarżeni, w tym sam Marcin Tomczak, który siedzi skulony z twarzą skierowaną do ziemi i jąkając się, odmawia składania wyjaśnień, bo jak twierdzi, jest bardzo zdenerwowany. Odpowiadając jedynie monosylabami, potwierdza swoje wcześniejsze wyjaśnienia złożone w trakcie śledztwa, z których, jak odczytuje sąd, wynika, że był na miejscu. Zarzeka się jednak, że nie jest pewien, kto pozbawił życia dealerów Ery, chociaż domyśla się, że był to Paweł, młodszy brat Małgorzaty Rozumeckiej, a sąd odczytuje wymowne wyjaśnienia oskarżonego. Ja poszedłem do zaparkowanej przy lesie taksówki Bojanowskiego. Widziałem, że w rowie czai się 2 mężczyzn w kominiarkach. Domyśliłem się, że to Krystian Majchrowski i Paweł Rozumecki, brat Gośki. Po jakimś czasie padły strzały. Po wszystkim Paweł był bardzo zdenerwowany. Gośka pogłaskała go po głowie, chciała go uspokoić. Wydaje mi się, że to Paweł strzelał. To rodzi niemałe zamieszanie, bo 20-latek nie tylko twierdzi, że na miejscu był Rozumecki, ale też, że to on może być strzelcem, podczas gdy Małgorzata wciąż podtrzymuje, że jej brata z całą pewnością w ogóle tam nie było. Marcin Tomczak w swoich wyjaśnieniach opisuje też, co działo się przed tragedią w Komorowie i zaprzecza, że wiedział o planie zabójstwa Piotra i Pawła. Rozumecka zaproponowała mi zastraszenie dilera i kradzież telefonów. Miałem zarobić na tym 10 tysięcy złotych. Namawiała mnie tak długo, aż się zgodziłem. Przez cały czas nie było mowy o żadnym zabijaniu. Tak swój udział w tragedii wyjaśniał chwilę po zatrzymaniu Marcin. Później, tego samego dnia, w kuluarach reporter jednej z gazet nieoficjalnie dowiaduje się od prokuratora, że to właśnie na podstawie wyjaśnień Tomczaka stworzono szkielet scenariusza rekonstrukcji wydarzeń zawartej w akcie oskarżenia. Można więc zakładać, że to najprawdopodobniej słowa Marcina Tomczaka uznane zostały za te najbardziej wiarygodne. Ta sprawa niewątpliwie rodzi nie tylko wiele emocji, ale i zasiewa wiele wątpliwości. Do tej pory zeznania oskarżonych znacząco się różnią, a nie robi się lepiej, gdy od udziału w sprawie kompletnie odżegnuje się taksówkarz Adam Bojanowski. Mężczyzna odmawia składania wyjaśnień i w swoim wystąpieniu mówi tylko 3 zdania. Jestem niewinny i zostałem w tę sprawę wplątany przez Rozumecką i Tomczaka. Woziłem ich z Komorowa do Warszawy i Pruszkowa, bo jestem taksówkarzem. Proszę sąd o zwolnienie mnie z aresztu. Sąd jednak nie wyraża na to zgody. 4. osoba zasiadająca na ławie oskarżonych, Krystian Majchrowski, także nie chce składać wyjaśnień przed sądem, jednak z dość szokujących powodów, jak przekazuje wszystkim zebranym, nastawiłem się już psychicznie, że będzie to w poniedziałek, dziś jestem zmęczony. Zarówno publika, jak i sędzia jest zdziwiona takim podejściem, ale wyraża zgodę, by składanie wyjaśnień przez Krystiana przenieść na inny dzień. Nie chce jednak marnować dnia, dlatego przechodzi do sprawy nieudanej ucieczki Rozumeckiej. Aby ratować rodzinę, Małgorzata, która ponownie tego dnia staje do złożenia wyjaśnień, bierze całą winę na siebie i próbując przekonać sąd mówi: cały pomysł z ucieczką był mój.
to ja skierowałam go do Jacka z Ożarowa, który załatwił mój paszport i bilety. Tata był wszystkiemu przeciwny, to ja go namówiłam. Jednak po raz kolejny jej słowa zostają skonfrontowane z rzeczywistością, bo zupełnie inną wersję przedstawia Jan, jej ojciec. Mężczyzna przed sądem przyznaje, że jego żona uciekła z wciąż poszukiwanym synem do Meksyku i że stamtąd wysłała do niego list, w którym napisała krótko: jest szansa na uwolnienie Małgorzaty, zgłosi się do ciebie człowiek. Zdaniem ojca Rozumeckiej, w ciągu kolejnych dni od otrzymania listu, do domofonu zadzwonił nieznany mężczyzna, który przekazał mu wszystkie potrzebne informacje, aby zrealizować plan ucieczki. W skrzynce na listy ojciec znalazł wszystko to, co potrzebne. Podrobiony paszport dla jego córki, bilety lotnicze na fałszywe nazwisko, wniosek o meksykańską wizę z podrobionymi podpisami i zeszyt ze wskazówkami, jak przedostać się do USA. To także ten sam nieznajomy, według ojca Rozumeckiej, podrzucił jego córce klucze, dzięki którym dziewczyna uciekła ze swojego pokoju na dziedziniec szpitala psychiatrycznego. Nie da się nie odnieść wrażenia, że to wszystko brzmi jak scenariusz sensacyjnego filmu. Jednak składając takie wyjaśnienia, tata Rozumeckiej przyznaje się do winy i oddaje do dyspozycji wymiaru sprawiedliwości. Zupełnie na odwrót postępuje jej dziadek, który niczego nie potwierdza, kompletnie nie przyznaje się do winy i odmawia składania jakichkolwiek wyjaśnień. W sądzie pojawiają się również policjanci, którzy zatrzymali Rozumecką w czasie próby ucieczki. Funkcjonariusze opowiadają o tym, jak przez przypadek wpadli na jej dziadka czekającego w aucie i że od razu zauważyli, że coś tu nie gra. Szybko jednak okazuje się, że w taką wersję nie wierzy Rozumecka i jej obrona, którzy zarzucają policjantom, że cała akcja wcale nie była przypadkowa, a ukartowana przez stołecznych kryminalnych. Gdy wybrzmiewa to oskarżenie, jeden z zeznających policjantów zaczyna zanosić się śmiechem, jakby właśnie usłyszał dobry żart. Śmieje się też sama Rozumecka. Do śmiechu nie jest jednak jej ojcu i dziadkowi, którzy w swoich teoriach wymieniają, że Jacek z Ożarowa, który rzekomo stworzył cały misterny plan ucieczki i podrobił paszport Małgorzaty, też na pewno sam był policjantem i że nawet dziura w płocie została wycięta przez policję dzień przed całą akcją. Oskarżeni zarzucają śledczym nieczyste zagrania, a nawet to, że pielęgniarka, która była na nocnej zmianie, również była częścią zmowy przeciwko nim. Są wręcz przekonani, że to wszystko były zaplanowane działania, by jeszcze bardziej pogrążyć Małgorzatę i nie chcą dopuścić do siebie myśli, że wszystko to było jednym wielkim zbiegiem okoliczności i że ucieczkę Rozumeckiej tak naprawdę udaremnił przypadek i ich pech. Kolejnego dnia procesu przed sądem staje Krystian Majchrowski, który tym razem jest już w pełni przygotowany do odpowiadania na pytania, które są niezwykle istotne, bo to właśnie jego Rozumecka i Tomczak typują na jednego ze strzelców. Gdy przed sądem staje Krystian Majchrowski, nie da się nie zwrócić uwagi, jak bardzo młodo wygląda. To niski, wyjątkowo szczupły, wręcz drobny chłopak o twarzy dziecka. W momencie składania swoich wyjaśnień odlicza ostatnie dni do 18 urodzin. Teraz zabiera głos i przed wszystkimi niejako zapowiada swoje wystąpienie. Spędziłem 11 miesięcy w schronisku dla nieletnich. Wiem dokładnie, jak przebiegał ten dzień. Swoje wyjaśnienia niespełna 18-letni Krystian rozpoczyna od bardzo szczegółowego opisania tamtego dnia, łącznie z tym, co zjadł na śniadanie. Następnie wyjaśnia, że po śniadaniu udał się oglądać mieszkanie, które jego matka dostała od miasta, a później poszedł na siłownię, gdzie spotkał się ze swoim kolegą Jarkiem. Dopiero około godziny 13 znalazł się w okolicy mieszkania Rozumeckiej, a tam zauważył, że Małgorzata wsiada do białego Opla z dużym logo Ery na drzwiach. Prokurator od razu ożywia się i pyta oskarżonego, czy również wsiadł do tego samochodu, ale Krystian bez namysłu zaprzecza. Twierdzi, że Rozumecka odjechała spod bloku, a on poszedł na spotkanie ze swoją dziewczyną, później spotkał się z matką w domu, a na koniec, pod wieczór, pojechał ze znajomymi bawić się na mieście. Zarzeka się, że nie było go w żadnym Komorowie.
Wtedy jednak znowu głos zabiera prokurator i zadaje pytanie. Jak oskarżony wytłumaczy, że w białym Oplu zebrano jego indywidualny ślad zapachowy? Na co zdezorientowany Krystian odpowiada: nie znam się na wytłumaczeniach. A wtedy pada kolejne pytanie. Prokurator dopytuje, czy nastolatek na pewno widział wielkie logo Ery na samochodzie, do którego wsiadała Rozumecka. Majchrowski odpowiada na to twierdząco, ale wtedy prokurator przekazuje oskarżonemu, że samochód, którym jeździł Piotr, wcale nie był oznakowany firmowym znaczkiem. Wtedy na sali zapada wymowna cisza, a Krystian wyraźnie nie wie, co na to odpowiedzieć. Jednak to wcale nie koniec niewygodnych pytań. Prokurator chce wiedzieć, czemu Krystian się ukrywał, zanim został doprowadzony do aresztu, skoro, jak twierdzi, nie zrobił niczego złego i że nie było go nawet na miejscu zbrodni. Krystian jednak szybko odbija piłeczkę i odpowiada, że wie, że nic nie zrobił, ale bał się, że nie będzie w stanie tego udowodnić, bo przecież to słowo przeciwko słowu. Zdradza też, że rodzice namawiali go, żeby sam oddał się w ręce policji i był bardzo blisko, by to zrobić. Wyznaje, że gdyby przypadkowo nie natrafiono na niego w październiku, to i tak najpewniej kilka dni później sam zgłosiłby się na policję. Te wyjaśnienia Krystiana Majchrowskiego wciąż nie brzmią dla sędzi prowadzącej sprawę wiarygodnie, dlatego kobieta chce przetestować jego prawdomówność i pyta. Proszę opisać dzień zatrzymania tak samo szczegółowo, jak opisał pan 18 czerwca. Ale ewidentnie zmieszany nastolatek odpowiada, że nie potrafi tego zrobić. Sędzia jest bardzo zdziwiona i dopytuje, jakim cudem tak dobrze pamięta podobno zwyczajny dzień, który nie był dla niego istotny. Dlaczego wie, co jadł na śniadanie 18 czerwca, podczas gdy nie pamięta dnia, w którym został zatrzymany przez policję, a to raczej nie jest typowym wydarzeniem. Majchrowski nie wydaje się jednak być zbity z tropu i odpowiada krótko. Muszę pamiętać, bo od tamtego dnia zależy bardzo dużo. Tym zdaniem kończą się przesłuchania oskarżonych, które ostatecznie wywołują konsternację, bo w zasadzie nikt nie przyznaje się do winy, a jedyne osoby, które zgadzają się na złożenie jakichkolwiek wyjaśnień, twierdzą, że nie wiedziały o żadnym planie napadu, a tym bardziej o zabójstwie. Kolejna rozprawa odbywa się po dwutygodniowej przerwie, na początku października. Na dzisiaj zaplanowane jest odtworzenie materiałów z wizji lokalnej, dokładnie tych, które zostały nagrane chwilę po zabójstwie, kiedy po telefonie od zaniepokojonego świadka w Komorowie zjawili się policjanci. Telewizor zostaje jednak ustawiony przodem do sędzi, a więc tyłem do publiczności. Publiczność nie może zobaczyć obrazu. Nie może też liczyć na odsłuchanie ścieżki dźwiękowej. Na prośbę sędzi materiał zostaje wyciszony. Na sali są osoby bliskie pokrzywdzonym, a słowa wypowiadane przez policjantów podczas oględzin niestety nie odpowiadają powadze przeprowadzonych czynności, tłumaczy nieco zdziwionym zgromadzonym. Jak wyjaśnia w swojej relacji z procesu Bogdan Wróblewski, policjanci po prostu klną, a ciało ofiary to dla nich tylko kolejny trup. Obiekt oględzin, sprawa do wykrycia, nic więcej. Jednak, aby pozwolić publiczności zrozumieć, co dzieje się na ekranie, sędzia relacjonuje, co widzi, na głos. Kamera zbliża się do miejsca, gdzie znaleziono ciała. Funkcjonariusze nie są przygotowani na to, co zastaną. Zaczyna się odkopywanie. W momencie odkopywania zwłok pana Sulikowskiego, funkcjonariusz stwierdza, że ciało jest jeszcze ciepłe. Po odniesieniu na bok pana Sulikowskiego, funkcjonariusze dochodzą do wniosku, że w tym dole musi być jeszcze jedna osoba. Piotr Aniołkiewicz leży na brzuchu, twarzą do ziemi. Dopiero teraz widać, jaki ten dół jest głęboki i obszerny. Gdy te porażające słowa padają z ust sędzi, Krystian Majchrowski i Adam Bojanowski patrzą w stronę odwróconego telewizora. Tomczak patrzy w ziemię, a Rozumecka siada bokiem, tak by nie widzieć telewizora i jednocześnie by nie patrzeć na widownię. Chwilę po zakończeniu odtwarzania filmu z odnalezienia ciał rozpoczyna się prezentacja filmu z wizji lokalnej z jej udziałem, ale tego również nie zamierza oglądać. Tym razem nagranie wideo ma włączony dźwięk, jest on jednak bardzo niewyraźny.
Dziennikarzom i zgromadzonej na sali widowni udaje się jednak wychwycić pojedyncze zdania. Słychać między innymi, jak Rozumecka przekazuje prokuratorowi, że na miejscu oprócz niej i Marcina Tomczaka był także Krystian Majchrowski i jego kolega Jarek. Rozumecka mówi też, że to ci ostatni mieli w rękach broń i to oni musieli pociągnąć za spust. Po zakończeniu odtwarzania nagrania, prokurator ponownie zwraca się do Krystiana, który jako jedyny z oskarżonych zgodził się na składanie wyjaśnień przed sądem i pyta go, co ma do powiedzenia w związku z tym, co powiedziała Rozumecka. Ewidentnie wzburzony chłopak odpowiada jednak: to jakiś wymysł, zmowa, to jest jej problem. Uważam, że nie ma żadnych dowodów świadczących o tym, że tam byłem. Przed sądem staje także lekarka, która przeprowadzała sekcję zwłok obu mężczyzn. Jak zeznaje, na ciele Piotra ujawniono dwie rany wlotowe, na klatce piersiowej i w głowie. Dodatkowo został uderzony w czubek głowy ostrym narzędziem, najprawdopodobniej łopatą. Jak zeznaje lekarka, w momencie zakopywania najprawdopodobniej już nie żył, nie został więc zakopany jeszcze za życia, czego obawiali się policjanci. I chociaż przedstawione informacje są względnie szczegółowe, to niestety biegła z zakresu medycyny sądowej nie była w stanie ustalić, w jakiej odległości od ofiar musiał stać sprawca, ani w jakim położeniu względem strzelca znajdował się Piotr. A trzeba zaznaczyć, że na te odpowiedzi bardzo czekał prokurator. Pojawiły się bowiem wątpliwości, czy mierzący zaledwie 162 cm wzrostu Krystian mógł pociągnąć za spust i trafić pod takim kątem, jaki ujawniono podczas sekcji. Na te wątpliwości szybko jednak odpowiada biegła. Brak jakichkolwiek danych odnośnie sposobu trzymania broni, wzajemnego usytuowania ofiary i domniemanego sprawcy uniemożliwia nawet teoretyczne udzielenie odpowiedzi na te pytania. Mimo to sąd na prośbę prokuratora zleca ekspertyzę balistyczną. Liczy, że uda się sporządzić hipotetyczny wykres toru lotu pocisków, co pomoże wytypować strzelca. Kolejnego dnia procesu przed sądem wypowiadają się eksperci z zakresu osmologii. Ta nowa i bardzo kontrowersyjna nauka w kontekście techniki kryminalistycznej jest ostatnio wykorzystywana w wielu głośnych sprawach karnych. Wykorzystywano ją już z powodzeniem w wielu procesach, ale były też sprawy takie jak sprawa Wojtka Króla, studenta zabitego w centrum Warszawy przez uciekających rabusiów, w którym wykorzystanie badań osmologicznych doprowadziło do kompromitacji warszawskiej prokuratury i warszawskiego Centralnego Laboratorium Kryminalnego. Tym razem biegły z zakresu osmologii zaświadcza przed sądem, że poprzednie porażki sprawiły, że przewodnicy psów służbowych i pracownicy laboratorium wyciągnęli odpowiednie wnioski i teraz wszystkie badania w sprawie zabójstwa dealerów Ery zostały przeprowadzone zgodnie ze sztuką, a psy biorące udział w eksperymentach posiadały odpowiednie atesty. Ekspert przedstawia, że badania potwierdzają obecność śladów zapachowych Małgorzaty Rozumeckiej, Krystiana Majchrowskiego i Marcina Tomczaka zarówno w taksówce Bojanowskiego, jak i samochodzie służbowym Piotrka. Dodatkowo w służbowym Oplu ofiary odnaleziono zapach wciąż nieuchwytnego Pawła Rozumeckiego. Biegły od razu zaznacza jednak, że o ile nie ma wątpliwości co do prawidłowego przeprowadzenia ekspertyz, tak nie może już ręczyć za poprawne pobranie próbek zapachowych przez policjantów. Podkreśla też, że istnieje zjawisko mieszania się zapachów, przez które psy mogą czasem nie rozpoznać czyjegoś zapachu i dać wynik fałszywie negatywny. Innymi słowy, w autach mógł być ktoś jeszcze, ale psy tego nie wykryły. Biegły przekazuje również informację, że nie ma możliwości powtórzenia badań, ponieważ cały zabezpieczony materiał został wyeksploatowany. Zostały na nim resztki śliny i oddechu psów policyjnych, co uniemożliwia powtórzenie eksperymentu. Teraz to decyzją sądu jest, czy uwzględni te dowody. Po przesłuchaniu biegłego, ponownie, jako jedyny, na pytania zgadza się odpowiadać Krystian Majchrowski, a ma co komentować, bo skoro nie było go na miejscu zbrodni, to dlaczego odnaleziono jego zapach, zarówno w aucie ofiary, jak i taksówkarza? 18-latek jest wyraźnie zaskoczony takim wynikiem i mówi krótko.
Nie umiem wytłumaczyć, skąd wzięły się tam moje zapachy. Nie było mnie tam. Zresztą, jaki to dowód? To tylko pies. Tego dnia przed sądem pojawiają się również psychiatrzy, którzy obserwowali Małgorzatę i Krystiana podczas ich pobytu w szpitalu. Lekarze stwierdzają u nastolatka zaburzenia w zachowaniu, a w przypadku Małgorzaty stwierdzają osobowość psychopatyczną, objawiającą się brakiem empatii, egocentryzmem i fascynacją przemocą. Biegli zaznaczają też, że oboje byli w pełni poczytalni w czasie popełniania zbrodni. Na następnej rozprawie wypowiada się biegła z zakresu medycyny sądowej, która przedstawia tezę, że druga ofiara, Paweł Sulikowski, zginął od pojedynczego strzału w tył głowy i że jego śmierć była natychmiastowa. Tego dnia w sądzie pojawiają się ekspertyzy balistyczne zamówione przez sąd i wynika z nich, że przy swoim stosunkowo niskim wzroście Krystian Majchrowski mógł być oprawcą Pawła tylko pod warunkiem, że ofiara była pochylona lub kucała. Podobnie jest w przypadku Piotra. Jeżeli to Krystian pociągnął za spust, to Piotrek musiał leżeć na ziemi. To, trzeba przyznać, sporo warunków i zbiegów okoliczności, jakie musiałyby zostać spełnione, by za strzelca uznać właśnie Majchrowskiego, a do tej pory to właśnie on był o to najbardziej podejrzewany. W czasie rozprawy głos zabierają też osoby z otoczenia ofiar. Na temat Piotrka wypowiadają się jego przełożeni i koledzy z pracy. Mieli smykałkę do sprzedaży. Piotr był liderem wśród dealerów. W nagrodę wyjechał na tygodniowe szkolenie do USA. Opowiada o swoim podwładnym dyrektor działu handlowego Ery, a narzeczona Piotrka wspomina, że tak bardzo cieszył się na, jak się okazuje, wymyśloną przez Rozumecką transakcję, bo nie dość, że miał poznać swojego idola, to na dodatek miał dostać blisko 2000 zł prowizji. Trochę inne zdanie o Piotrku ma jego bezpośredni przełożony. Piotr był liderem w sprzedaży w skali całej firmy. Co do jakości jego kontraktów, można mieć jednak wątpliwości. Były bardzo tanie, więc niezbyt korzystne dla firmy. Doszły mnie jeszcze informacje o sprzedaży kart SIM przez osoby trzecie w ramach promocji pewnej firmy, mówi kierownik działu handlowego. W podobnym tonie zeznaje kolega z pracy Piotrka, który mówi: miał bardzo dobre wyniki w sprzedaży, zazdrościłem mu jego kontraktów. Kiedyś przejrzałem jego kontrakty i uważam, że nie wszystkie wyglądały na czyste, bo Piotrek sprzedawał dużo telefonów do firm, które moim zdaniem nie miały na to pieniędzy. Do tego rozprowadzał dużo kart aktywacyjnych, co mogło świadczyć, że były przeznaczone do telefonów z drugiego obiegu. Kiedy spotkałem go 18 czerwca w magazynie i widziałem, jak razem z Pawłem pakują około 10 telefonów, zapytałem go, czy robi kolejny przekręt. Śmiejąc się, rzucił w moją stronę: a ty masz jeszcze giwerę? Odpowiedziałem, że nie, a on na to: to szkoda, bo by się przydała. Do tego wszystkiego wtrąca się tata Piotrka, który zeznaje: syn był czasem bardzo poddenerwowany. W każdej chwili mogli mu podłożyć świnie albo go skasować. Tam była ostra rywalizacja. Do tego na komendzie powiedziano mi, że na synu wykonano wyrok, bo był w mafii. Słysząc to, bardziej wnikliwi obserwatorzy zauważają, że siedząca na ławie oskarżonych Rozumecka uśmiecha się. Przecież słyszy dokładnie to, co mówiła policji. Tylko policja bardzo szybko odrzuciła motyw porachunków mafijnych, a egzekucja zlecona przez zarząd firmy brzmi jeszcze bardziej niedorzecznie, dlatego ta wersja nie została nawet sprawdzona. W czasie dzisiejszej rozprawy, na wniosek prokuratury, pojawia się jeszcze kilku znajomych z pracy Piotrka i Pawła, jednak ich zeznania nie wnoszą nic, co wręcz irytuje sędzię. Kiedy staje przed nią kolejna osoba, zniecierpliwiona sędzia rzuca: no, może od następnego świadka dowiemy się czegoś więcej, ale znowu nie dzieje się nic szczególnego, bo to koleżanka Piotrka z pracy zeznaje, jak kolega dzwonił do niej 18 czerwca, prosząc o pomoc w odnalezieniu domu Bogusława Lindy. Na kolejnej rozprawie przed sądem, nie w roli oskarżonego, a w roli świadka, staje Jarosław, przyjaciel Krystiana Majchrowskiego, który zdaniem Rozumeckiej był razem z nimi na polanie pod Lasem Komorowskim. Młody mężczyzna zgadza się na złożenie zeznań, mimo że przysługuje mu prawo do odmowy.
Chłopak opowiada przed sądem, co dokładnie robił 18 czerwca i relacjonuje, że zjadł śniadanie, po czym spotkał się z Krystianem na siłowni, gdzie poćwiczyli i porozmawiali i rozstali się. Widzieli się jednak około 14. Jarek palił wtedy papierosa na balkonie i dostrzegł kolegę. Wpadli na siebie ponownie około 16 i razem już poszli do baru Kajtek. Nagle jednak sędzia przerywa świadkowi i pyta go, jaka była tego dnia pogoda, a wyraźnie zaskoczony Jarek wręcz zacina się, a po chwili zastanowienia mówi, że nie pamięta. Następnie sędzia każe opowiedzieć świadkowi, co robił dzień wcześniej, z podobnym poziomem szczegółowości, ale i tym razem Jarek nie potrafi udzielić odpowiedzi. Dla sądu jest to jasny sygnał, że mężczyzna wyuczył się tego, co ma powiedzieć i co ma być spójne z wyjaśnieniami kolegi i że najpewniej próbuje zapewnić alibi zarówno sobie, jak i swojemu koledze, Krystianowi. To jednak wcale nie poprawia sytuacji najmłodszego z siedzących na ławie oskarżonych, bo rzuca na niego jeszcze większy cień podejrzeń. A to nie koniec, bo w spore kłopoty wprowadza Krystiana też jego była dziewczyna, która zeznaje przed sądem, że w dniu zbrodni pod Komorowem widziała się z nim, żeby porozmawiać, ale się pokłócili. Wtedy sędzia czyta jednak zeznania ze śledztwa, w których dziewczyna zeznała, że ostatni raz widziała się z nim nie 18, a 10 czerwca i kiedy wychodzi na jaw, że przyłapano ją na kłamstwie, przeprasza i tłumaczy się dużym stresem, a następnie bez namysłu mówi: przepraszam, ja po prostu nie chcę zeznawać przeciwko niemu. Później robi się tylko gorzej, bo nie umie wyjaśnić prokuratorowi, co miała na myśli, kiedy to powiedziała. Ostatecznie, gdy sąd zwalnia świadka, dziewczyna dosłownie ucieka z sali sądowej, zanosząc się płaczem. W czasie kolejnej rozprawy przed sądem w roli świadka staje ojciec byłego szefa Rozumeckiej, pan Zbigniew, który demaskuje to, jaka naprawdę jest Małgorzata i opisuje sytuację, jaka miała miejsce na kilka miesięcy przed wydarzeniami w Komorowie. Pracowała w jego firmie, zajmowała się sprzedażą telefonów komórkowych, miała najlepsze wyniki. Pewnego dnia zdecydowała, że odchodzi. Wraz z jej odejściem zniknął zapas telefonów komórkowych i gotówka. Wkrótce razem z taksówkarzem i młodym człowiekiem zjawiła się u syna, żądając haraczu za ochronę firmy. Syn płacił, dopóki miał pieniądze, bo się bał. Wspominał o kwocie kilku, być może nawet kilkunastu tysięcy złotych. Często dzwoniono do domu, czekano na niego pod firmą. Syn musiał się ukrywać. Przed sądem staje też były szef Rozumeckiej, Piotr, który wyjawia, że chciał z nią rozmawiać, ale Małgorzata powiedziała mu, że nie interesują ją żadne negocjacje, bo to nie ona ustala warunki, tym samym powołując się na to, że pracuje dla mafii, a jako że sprawa ma miejsce w Pruszkowie, można było się domyślić, dla której. W ten sposób Rozumecka razem z bratem i znajomymi wymusiła od właściciela firmy 20 tysięcy złotych w gotówce w 3 ratach, po około 6-8 tysięcy złotych, w czasach, kiedy najniższa krajowa oscylowała w okolicach 400 zł miesięcznie. I te słowa zdaje się, że zaczynają się potwierdzać. Jednym z kolejnych świadków w sprawie jest koleżanka z pracy Rozumeckiej, która słyszała ostrą wymianę zdań między oskarżoną a ich szefem. Rozumecka tłumaczyła jej jednak, że kłóciła się z nim o zaległą pensję i obiecane premie. Dziewczyna wierzyła w to, aż do momentu, aż nie była świadkiem, jak młodszy brat Małgorzaty groził ich szefowi, gdy ten próbował wejść do firmy. W czasie rozprawy były szef wskazuje też na taksówkarza, Adama Bojanowskiego, jako jedną z osób, która mu groziła i atakowała go fizycznie, szturchając i popychając. To, że Rozumecka rzeczywiście często pojawiała się pod firmą w asyście Bojanowskiego, potwierdza także jej była koleżanka z pracy. Mimo przyjęcia tych zeznań od świadków, prokurator nie stawia ani Rozumeckiej, ani Bojanowskiemu żadnych dodatkowych zarzutów. Zeznania te mają jednak posłużyć do podkreślenia faktu, że cała czwórka oskarżonych pochodzi ze środowisk patologicznych, powiązanych ze światem zbrodni, że są ludźmi bez skrupułów, którzy dla pieniędzy zrobią wszystko.
Media obiega fala oburzenia, bo każdy widzi, że to, co robiła Małgorzata, to próba zabawy w mafię, a dokładniej w mafię trzepakową, jak nazywają takie wybryki policjanci. Na jaw, czarno na białym wychodzi, że oskarżona dokładnie tak, jak podkreślili to biegli psychiatrzy, fascynuje się przemocą, a swoją fascynację pielęgnuje już od lat. Kiedy Małgorzata ma 19 lat, pod Barkajtek w Pruszkowie podjeżdża czarny Mercedes. Rozumecka razem z koleżanką Anią wsiadają do środka i odjeżdżają. Za kierownicą siedzi Ryszard P., pseudonim Krzyś, wysoko postawiony członek grupy pruszkowskiej, i wspólnie jadą do jego restauracji w Brywinowie, gdzie na zapleczu gangster niespodziewanie staje się agresywny i próbuje wykorzystać dziewczyny. Rozumecka w ostatniej chwili ucieka z budynku i zatrzymuje przejeżdżający samochód, który zawozi ją z powrotem do Pruszkowa, ale na miejscu zostaje jej koleżanka, która nie ma już tyle szczęścia. Kilka dni później obie dziewczyny zgłaszają się na policję i oskarżają Krzysia o to, że skrzywdził Anię i że usiłował skrzywdzić Małgorzatę, w związku z czym jeszcze tego samego dnia Krzyś, uważany w tamtym czasie za jednego z pruszkowskich bossów, zostaje aresztowany, a dziewczyny otrzymują ochronę od policji. Jednak kiedy dochodzi do przesłuchania w prokuraturze, obie dziewczyny zmieniają zdanie i twierdzą, że jednak nic takiego się nie wydarzyło. Ryszard P. zostaje ukarany jedynie za groźby karalne, za co płaci 375 zł kary, bo na poczet reszty zasądzonej kwoty uznano jego kilkudniowy pobyt w areszcie. Dalej jednak dzieje się coś bardzo dziwnego, bo Rozumecka, która jeszcze chwilę temu oskarżyła Krzysia o niecne czyny, zaczyna się z nim regularnie spotykać, a kiedy ten trafia do więzienia, pojawia się nawet u niego co kilka dni na wizytacji. Dziewczyna zacieśnia też swoje relacje z Januszem P., pseudonim Parasol, innym wysoko postawionym gangsterem z Pruszkowa. Obserwowałem z boku, jak się stacza. Staje się dziewczyną gangstera. Gdy dowiedziałem się, że jest podejrzana o podwójne zabójstwo w Komorowie, nie byłem zdziwiony. Przypomina mi porwaną przez terrorystów Patricię Hearst, którą tak zafascynowała ich ideologia, że przystąpiła do nich. Mówi prokurator prowadzący sprawę, w której dziewczyny oskarżyły Krzysia. Znacznie dosadniej niż prokurator opisuje Rozumecką jej była koleżanka. Tupeciara. Miała odwagę robić rzeczy, które zwykłej kobiecie nie przyszłyby do głowy. Przerażała mnie. Odpowiadało jej środowisko półgłówków ze spluwami w kieszeni i wypchanym portfelem. Była przeświadczona, że jest nie do ruszenia. Co ciekawe, dokładnie to samo można usłyszeć o sądzonej w tym samym czasie Monice Szymańskiej, która stoi za bestialskim zabójstwem Tomka Jaworskiego. Szymańska na wolności także otaczała się młodszymi poplecznikami i przechadzała się po okolicy, grożąc wszystkim dookoła, bijąc i okradając przypadkowych ludzi. Przeraża fakt, że w tak krótkim czasie, na podobnym obszarze, doszło do 3 potwornych zbrodni, gdzie w każdej z tych spraw liderką okazuje się być bezwzględna kobieta. Jednak w przypadku Rozumeckiej na jaw wychodzi, że jej fascynacja była często jednostronna i nie każdy gangster w mieście ma o niej dobre zdanie, a wręcz przeciwnie. Według wielu była zbyt bezpośrednia, wręcz nigdy nie miała wstydu. Potrafiła wejść na siłownię pełną napakowanych karków i zamiast ćwiczyć, kręciła się dookoła, przeszkadzała tym, którzy przyszli tu na trening i próbowała z nimi flirtować. Raz została nawet za to wyrzucona z siłowni i zwyzywana. Po latach o Rozumeckiej w swoich wspomnieniach masa napisze tak. Ona była dziwna, kochała świat gangsterski, kręciła się przy nas. Kiedyś chciała mi dać 15 000 zł za zabicie jakiegoś człowieka, który rzekomo czyhał na jej głowę. Oplułem ją i odszedłem. Tak skończyła się moja znajomość z tą Rozumecką. Ale jak donoszą kolejne osoby z otoczenia, Małgorzata nie odpuszczała, nawet kiedy spotykało ją odrzucenie i upokorzenia. Świat gangsterów bardzo ją przyciągał i jak domyśla się wiele osób, zakładała swój własny gang tylko po to, żeby zaimponować prawdziwym bandytom. Problem był jednak taki, że nigdy żaden z jej idoli nie brał jej na poważnie,
a ona wciąż pozostawała natrętną dziewczyną, która rozbojów, oszustw i wymuszeń dokonuje w asyście młodszego brata, niepełnoletnich kolegów i 40-letniego taksówkarza. I mimo, że nie zdobyła tego, co chciała i nie została królową gangsterów, to ostatecznie odniosła w pewnym sensie sukces, bo za pieniądze z nielegalnych procederów była w stanie się utrzymać i żyć na pewnym, nie najgorszym poziomie. Tylko że opinia publiczna głośno zastanawia się nad jednym. Po co to wszystko, skoro Rozumecka pochodziła z dobrej, pełnej rodziny i nawet sam ojciec nie rozumie, czemu do tego wszystkiego właściwie doszło? Czy czegoś jej w życiu brakowało? Chcieliśmy, żeby mieli wieżę, wideo, komputer. Ja wychodziłem z domu o 6, wracałem o godzinie 21, żona to samo. Potem jednak mężczyzna myślami zatrzymuje się na chwilę i łamiącym głosem dodaje: przez to wszystko nie było czasu, żeby ją przytulić. Proces nadal trwa, a przed sądem w roli świadka pojawia się były już pracownik firmy Unitel, który odkupił kradzione telefony pochodzące z napadu na dealerów Ery. Mężczyzna został zwolniony z pracy, gdy tylko jego pracodawca dowiedział się o jego powiązaniu z głośną sprawą. Dlatego też dzisiaj Grzegorz bez żadnych ogródek opowiada o realiach pracy handlowca telefonów komórkowych w Warszawie lat 90. Na rynku brakowało dobrych telefonów, dlatego nie sprawdzaliśmy pochodzenia aparatów, nie braliśmy faktur, czymś trzeba było handlować. W ten sposób tłumaczy się mężczyzna, po czym opowiada, jak z jego perspektywy wyglądała pośrednia transakcja z Rozumecką. Opowiada, że 18 czerwca zadzwonili do niego znajomi pośrednicy, którzy przekazali mu, że za parę godzin będą mieli nieznaną ilość nowych markowych telefonów i spytali, czy jest zainteresowany. Grzegorz oczywiście zgodził się na spotkanie i po południu pojechał pod Pałac Kultury, gdzie dwóch mężczyzn rzeczywiście zaprezentowało mu towar. Handlarz nie wziął jednak ze sobą pieniędzy. Nie był pewien, kim są ludzie, którzy przyjadą z telefonami i obawiał się napadu. Dopiero kiedy na własne oczy zweryfikował, że telefony są prawdziwe i nowe, umówił się z nimi ponownie na stacji CPN na drodze wylotowej w stronę Otwocka, gdzie doszło już do transakcji. Marzenia o lukratywnym interesie pękły jednak jak bańka mydlana i to już następnego dnia, bo wtedy na trop Grzegorza wpadła policja, która poinformowała go, że telefony, które wczoraj kupił, pochodzą z napadu, w wyniku którego życie straciły aż dwie osoby. Teraz sąd chce jednak doprecyzować pewne kwestie i zadaje Grzegorzowi pytania. Dlaczego świadek nie umówił się w swojej firmie? Panowie nie chcieli, odpowiada handlowiec. I nic pan nie podejrzewał. Mogłem podejrzewać. Wtedy do tej wymiany zdań włącza się prokurator i pyta handlarza wprost. Czy znane jest panu pojęcie paserstwo? Na co świadek odpowiada krótkie i wymowne. Tak. Jest 6 listopada 1998 roku, kiedy w sądzie ma miejsce duże poruszenie. Dzisiaj na sali w korytarzu pojawia się znacznie więcej reporterów i kamer telewizyjnych niż zwykle, chociaż wielu jeszcze nie wie dlaczego. Jednak przez pierwsze 2 godziny rozprawy nie dzieje się nic nadzwyczajnego. Przesłuchiwani są kolejni świadkowie, którzy nie wnoszą szczególnie istotnych informacji do sprawy. Ale niedługo później zagadka tego poruszenia zostaje rozwiązana, kiedy na salę sądową wchodzi sam Bogusław Linda i, co równie interesujące, całe jego przesłuchanie wygląda niczym jakaś scena z filmu komediowego. Jednak aktorowi wcale nie jest do śmiechu, bo na powitanie dostaje mandat za 2-godzinne spóźnienie. Teraz jednak wszyscy w napięciu czekają, co takiego znana osobistość ma do powiedzenia o sprawie o podwójne zabójstwo. Na sali zapada absolutna cisza, a sąd zadaje pierwsze pytanie. W tej sprawie ciągle pojawia się pana nazwisko. Co panu o niej wiadomo? Dowiedziałem się o zabójstwie następnego dnia, gdy pod moim domem pojawili się policjanci. Czy coś wiadomo świadkowi o istnieniu dyskusyjnego klubu filmowego pana imienia? Nie, dowiedziałem się o tym z mediów. Czy widział pan kiedyś oskarżonych? Oskarżeni, proszę wstać.
Nie wydaje mi się. Czy kupował pan telefony komórkowe? Nie mam telefonu komórkowego. Po tym ostatnim zdaniu zapada dłuższa cisza, a następnie sąd kieruje słowa do strony oskarżającej i mówi: proszę bardzo, panów prokuratorów, to świadek oskarżenia, więc proszę zadawać pytania. Ale jak się okazuje, prokuratura, która sama wezwała aktora na świadka, nie ma żadnych pytań. W taki sposób, w ciągu zaledwie minuty, kończy się przesłuchanie uwielbianego przez Polaków aktora, który jechał do sądu aż z Zakopanego, przerywając w ten sposób dzień na planie zdjęciowym. W zasadzie większość już od dawna domyślała się, że nie było żadnego zamówienia od Bogusława Lindy i że wszystko to było wymysłem Rozumeckiej, absurdalnym kłamstwem, które mimo wszystko sprowadziło do sądu cenionego aktora. Tego samego dnia zeznania składają jeszcze mężczyźni, którzy kupili telefony bezpośrednio od Rozumeckiej, a następnie sprzedawali je dalej do firm, między innymi do firmy, w której pracował jeden z poprzednich świadków, Grzegorz. Ich zeznania są bardzo istotne, bo obaj bez cienia wątpliwości rozpoznają Rozumecką i przyznają się do odkupienia od niej telefonów. Twierdzą jednak, że nie znali się wcześniej i że pierwszy raz na oczy zobaczyli ją dopiero podczas transakcji, bo nawet ich wspólne spotkanie umówił kolega. Na etapie śledztwa obaj mężczyźni zostali oskarżeni o paserstwo, jednak prokuratura umorzyła sprawę przeciw nim, najprawdopodobniej w zamian za dzisiejsze zeznania, które stanowią mocny dowód obciążający oskarżoną. Takie to były czasy. Komórki kupowało się i sprzedawało na ulicy. Podsumowuje swój udział w sprawie jeden z paserów. Zła passa królowej zbrodni trwa, bo kolejne zeznania pogrążające Rozumecką padają ze strony jej byłych kolegów z Pruszkowa. Już w czasie śledztwa opowiadali, że zgłosiła się do nich z pytaniem, czy nie znają kogoś, kto może jej sprzedać broń, ale kilka dni później zadzwoniła do jednego z nich tłumacząc, że sprawa jest już nieaktualna, bo sama sobie ją załatwiła. Dodatkowo według billingów, w dniu zabójstwa Piotra i Pawła, Rozumecka dzwoniła do jednego ze świadków aż 14 razy. Ostatecznie umówiła się z nim na stacji benzynowej, żeby przedstawić mu wyjątkową ofertę biznesową. Jak teraz zeznaje świadek, zaprosiła go na CPN na obrzeżach Warszawy, gdzie na parkingu chciała mu sprzedać kilka nowych telefonów komórkowych, a towarzyszył jej wtedy jakiś młody chłopak. Świadek zapytany, kim był ten mężczyzna, w czasie śledztwa zeznał, że mógł to być brat Rozumeckiej, Paweł. Dzisiaj jednak, gdy patrzy na twarze oskarżonych, ma już wątpliwości i zastanawia się, czy jednak nie był to Krystian. Gdy te słowa wybrzmiewają, nastolatek siedzący na ławie oskarżonych momentalnie reaguje. Widać, że jest zaskoczony tym wskazaniem i zaczyna wykrzykiwać coś z agresją. Ostatecznie, czy był to Krystian, Paweł, czy jeszcze ktoś inny, nie udaje się ustalić, a mężczyzna na odchodne dodaje, że telefonów od Rozumeckiej nie kupił, bo nie miał przy sobie pieniędzy, a dodatkowo Małgorzata nie chciała mu powiedzieć, skąd je ma. Dzisiaj na jaw wychodzą też kolejne mroczne poczynania oskarżonej, gdy jeszcze inny z jej znajomych przytacza sytuację, gdzie Rozumecka chciała go wtajemniczyć w plan porwania żony jednego z okolicznych biznesmenów. Ten przebywał w tamtym czasie w więzieniu, więc miał związane ręce, a porwaniem Rozumecka chciała wymusić na nim spory okup. Rozumecka była trochę szalona. Nikt jej poważnie nie traktował. Zawsze lubiła się dobrze bawić i wypić, ale nigdy się nie upijała. Podsumowuje oskarżoną kolega z Pruszkowa. Obraz Małgorzaty jako bezwzględnej liderki zaczyna umacniać się w przestrzeni publicznej. Artykuły krzyczą tytułami, w których nazywają ją królową zbrodni i aniołem śmierci. Nikt już nie ma wątpliwości, że to kobieta zła do szpiku. Jednak mimo tego wciąż niewiele wiadomo o tym, co naprawdę zaszło 18 czerwca. Wciąż przecież nie jest wiadome, kto pociągnął za spust. Kluczowymi według prokuratury stają się zeznania świadków incognito, których, jak się okazuje, jest aż czterech.
Chociaż oczywiście nikt tego nie potwierdza. To spekuluje się, że są to właściciele okolicznych ogródków działkowych i spacerowicze z pobliskiego lasu, którzy prawdopodobnie z daleka widzieli nieme, tragiczne sceny na skraju lasu. Zresztą te podejrzenia zaczynają się potwierdzać, gdy w czasie przesłuchania policjant dyżurny, który odebrał telefon na 997 jednego ze świadków, sam przyznaje, że mężczyzna, którego w swoich zeznaniach nazywa X, został objęty procedurą świadka incognito. W ciągu kolejnych dni na tajnych rozprawach w trybie zaocznym przesłuchiwani są wszyscy czterej świadkowie. Najpierw sąd przesłuchuje ich bez obecności oskarżenia i obrony, a następnie na kolejnej rozprawie przekazuje te zeznania stronom i pozwala na zadawanie pytań, które następnie odczytywane są świadkom na kolejnej rozprawie. Na ostatniej rozprawie sąd odczytuje odpowiedzi świadków, co kończy ten głośny i obserwowany przez całą Polskę proces. Nie wiadomo jednak, co anonimowi świadkowie przekazali sądowi, ale wiadomo jest jedno, bo jak zauważa obecny w kuluarach korespondent Gazety Wyborczej, z min adwokatów widać tylko, że świadkowie incognito sporo widzieli i że mówią o dowodach winy. Tuż przed zaplanowanym zakończeniem przewodu sądowego, obrona taksówkarza Adama Bojanowskiego składa wniosek o przesłuchanie samego prokuratora. Oskarżony twierdzi, że ten zmusił go i jego kolegę do złożenia takich, a nie innych wyjaśnień, co teraz jest rozstrzygane za zamkniętymi drzwiami. Okazuje się, że nie tylko z tego powodu ogłoszenie wyroków się opóźni, bo w sprawie pojawiają się nowi świadkowie incognito. Do mediów wycieka informacja, że świadków numer 5 i 6 wskazał świadek numer 2, przez co spekuluje się, że są to kolejni działkowicze, którzy także byli naocznymi świadkami zdarzenia w Komorowie. I gdy nadchodzi połowa maja 1999 roku i mijają blisko 2 lata od zabójstwa Piotra i Pawła, a każdy ma już nadzieję, że za moment zakończy się ten głośny proces, następuje duży i kompletnie niespodziewany zwrot akcji. Rozumecka nagle, już na samym końcu procesu, wstaje i prosi sąd o możliwość zabrania głosu. Kiedy go otrzymuje, mówi coś, co kompletnie przeczy jej dotychczasowym wyjaśnieniom. Dzisiaj, po 1,5 roku trwania procesu, oznajmia, że jednak Krystiana Majchrowskiego, którego wcześniej wskazywała jako strzelca, 18 czerwca nawet nie było w Komorowie i że musiało jej się coś pomylić. Wszyscy są w szoku i nikt nie potrafi zrozumieć tej nagłej zmiany, a sąd próbuje drążyć i dowiedzieć się, kto w takim razie był na miejscu zamiast Krystiana i dlaczego oskarżona tuż przed zakończeniem przewodu zmienia zdanie. Rozumecka nie wygląda jednak na przejętą tym wszechobecnym zdumieniem, z jakim patrzą na nią teraz chyba wszyscy, i mówi krótko: nie będę odpowiadała na te pytania. Wtedy jednak do pomocy wkracza obrońca Małgorzaty, który tłumaczy, że oskarżona była już od dawna gotowa złożyć takie oświadczenie, bo tak naprawdę, pomawiając Krystiana, chciała chronić swojego brata. Ta zmiana w wyjaśnieniach Rozumeckiej jest bardzo istotna, bo sprawia, że w tym momencie jedyną osobą, która potwierdza obecność Krystiana na polanie, jest tylko jeden ze świadków incognito, który, jak ujawnia sąd, obserwował całe zajście z polany położonej aż kilkaset metrów dalej. To ogromna szansa dla obrony chłopaka, która mocno walczy o nieuznanie tych zeznań, ponieważ zdaniem adwokata Krystiana świadek był zbyt daleko, żeby dostrzec twarz, a na dodatek wszystko zasłaniały mu gęste zarośla. W związku z tym mecenas broniący Krystiana wnosi o przeprowadzenie eksperymentu, który raz na zawsze ma rozstrzygnąć tę kwestię, czy świadek z takiej odległości i spod takiego kąta mógł ze 100% pewnością określić, kogo widział. Już tydzień później okazuje się jednak, że do eksperymentu nie dojdzie. Zeznający przed sądem biegły z zakresu geodezji twierdzi, że stawiane mu wymagania przekraczają jego możliwości. Ekspert prosi o zwolnienie go z roli biegłego w tej sprawie
i sugeruje powołanie na swoje miejsce kogoś o większych kompetencjach. Jednak tydzień później sytuacja się powtarza i przeprowadzenia eksperymentu odmawia kolejny geodeta, który również nie chce brać na siebie odpowiedzialności za jego wynik. Ekspert zaznacza, że po prostu ma za mało danych. Ma określić dokładne miejsce, z którego obserwowano egzekucję, a do dyspozycji ma tylko narysowaną przez świadka mapę sytuacyjną. W związku z tym, że nikt nie chce się podjąć zadania, pomoc oferuje stołeczna policja, jednak ostatecznie, po zapoznaniu się z wymaganiami i zebranym materiałem, również oni wycofują się z prób przeprowadzenia eksperymentu. W taki sposób nie można już zrobić nic więcej. Proces kończy się, a sąd oddaje stronom głos, aby mogły wygłosić swoje mowy końcowe. Pierwszy jest prokurator, który bez zmian przekonuje, że zebrany materiał dowodowy w sposób oczywisty dowodzi winy wszystkich czterech głównych oskarżonych. Przyznaje jednak, że rzeczywiście, mimo licznych prób, nie udało się ustalić, kto strzelał. Nadal nie udało się też doprowadzić do sądu piątej osoby, Pawła Rozumeckiego. W dalszej części swojego wystąpienia prokurator skupia się już na jego siostrze, Małgorzacie, jednocześnie oskarżonej, która budzi najwięcej emocji. To ona kupiła broń, ona zwabiła ofiary i ona wyznaczyła zadania pozostałym uczestnikom. O wiodącej roli oskarżonej ma świadczyć także opinia psychiatrów. Zaobserwowali u niej silne predyspozycje przywódcze, egocentryzm i ponadprzeciętną inteligencję. Życie ludzkie nie ma dla niej żadnej wartości. Jest bezwzględna w realizacji swych celów. W czasie procesu nie dostrzegłem żadnych okoliczności łagodzących i dwukrotnie żądam dla niej kary dożywotniego pozbawienia wolności. Raz za zabójstwo Piotra Aniołkiewicza i drugi raz za zabójstwo Pawła Sulikowskiego. Prokurator żąda równie surowej kary dla Marcina Tomczaka. Oskarżony początkowo był na dobrej drodze do skorzystania z nadzwyczajnego złagodzenia wyroku. Świadomie jednak zrezygnował z tego, zmieniając swoje wyjaśnienia. Jak to mówi sam prokurator, znacznie łagodniejszej kary żąda dla Krystiana Majchrowskiego, który cały czas twierdzi, że nie było go na miejscu zdarzenia, a teraz twierdzi tak nawet sama Rozumecka. Za udział w planowaniu i realizacji zabójstwa dilerów Ery prokurator chce dla niego kary 25 lat pozbawienia wolności. Jako okoliczność łagodzącą wskazuje, że chłopak w momencie popełnienia przestępstwa był nieletni i nigdy wcześniej nie był karany. Także 25 lat żąda dla Adama Bojanowskiego, taksówkarza, który cały czas utrzymuje, że wykonywał jedynie usługi przewozu osób na rzecz Rozumeckiej i że po prostu został wplątany w całą sprawę i to wbrew własnej woli. Dla oskarżonych za pomoc w ucieczce, czyli ojca i dziadka Rozumeckiej, prokurator prosi sąd o kolejno 2,5 roku więzienia oraz rok w zawieszeniu na 5 lat. Tylko tak surowe kary mogą oddziaływać na grupy, z których wywodzą się oskarżeni. Podsumowuje swoje wystąpienie prokurator, a wielu w tym momencie zaczyna mu cicho przytakiwać głową. Kiedy sąd kończy rozprawę, zawsze opanowana do tej pory, a nawet czasami rozbawiona Rozumecka, po raz pierwszy od ponad 2 lat okazuje ludzkie emocje i zaczyna głośno płakać. W opozycji do prokuratury staje obrońca Rozumeckiej, który wnosi o zmianę kwalifikacji czynu oskarżonej na udział w rozboju i najprawdopodobniej, aby wzmocnić swoją ofertę, zgadza się na uznanie ją za winną wyłudzenia pieniędzy i kradzieży telefonów u swojego poprzedniego pracodawcy. Pozostali obrońcy przyjmują wspólną linię obrony, wskazując na to, że mimo żmudnego śledztwa i wielu świadków, nie udało się ustalić, jak przebiegało całe zabójstwo i przede wszystkim, kto pociągnął za spust. Obrońcy podkreślają również, że prokuratura nie dysponuje żadnymi konkretnymi dowodami na to, że ktokolwiek z trójki oskarżonych wiedział o planach Rozumeckiej. Jesteśmy pod wrażeniem śmierci 2 młodych ludzi, ale nie zwalnia nas to z obowiązku indywidualizacji odpowiedzialności oskarżonych. Należy też pamiętać, że bez wyjaśnień Tomczaka nie byłoby tej sprawy,
nie byłoby możliwe sformułowanie aktu oskarżenia. Przekonuje adwokat Marcina Tomczaka i postuluje o nadzwyczajne złagodzenie kary i zmianę kwalifikacji czynu na udział w rozboju. W przypadku taksówkarza Bojanowskiego obrońca żąda dla swojego klienta całkowitego uniewinnienia lub zmiany kwalifikacji czynu na najwyżej paserstwo. Mecenas podkreśla, że miejsce postoju taksówki Bojanowskiego nie jest tożsame z miejscem zbrodni. Auto stało przecież na ogródkach działkowych. O uniewinnienie prosi również adwokat Krystiana Majchrowskiego, który stara się przekonać sąd, że nie istnieje żaden przekonujący dowód na to, że ten przecież jeszcze nastolatek był razem z Rozumecką w lesie pod Komorowem. Małgorzata Rozumecka pomawiała go, by chronić swojego brata. Gdy wiedziała, że jest już bezpieczny, wycofała się z wyjaśnień, podkreśla obrońca. W czasie kolejnej rozprawy oskarżeni korzystają z prawa do ostatniego słowa. Pierwsza przed sądem staje Rozumecka, która cichym, niepewnym głosem mówi: jest mi wyjątkowo przykro, że podczas tego incydentu zginęło dwóch młodych mężczyzn. Czuję się moralnie odpowiedzialna za mojego brata, jak i za to wszystko, co się stało. Gdybym mogła to odwrócić, z całą pewnością nie chciałabym spotkać ani Piotrka, ani innych osób z jego towarzystwa. To zbieg okoliczności uwikłał mnie w tę sytuację. To stało się poza moją wiedzą i zgodą. Chciałabym prosić Wysoki Sąd o łagodny wymiar kary. Kolejny przed sądem staje Marcin Tomczak, który ze spuszczoną głową i zaszklonymi oczami mówi cichutko: popełniłem najgorszy błąd w swoim życiu, ufając i wierząc osobom, których dostatecznie nie znałem. Byłem zaślepiony żądzą pieniędzy i łatwym życiem. Chciałbym cofnąć czas i zapobiec złu, które wtedy się wydarzyło. Proszę, Wysoki Sąd, o danie mi ostatniej szansy. Najdłużej ze wszystkich przemawia najmłodszy, Krystian Majchrowski, który odczytuje kilkustronnicowe wystąpienie, najprawdopodobniej napisane przez adwokata, w którym polemizuje z zebranymi materiałami dowodowymi, a całość wieńczy słowami: dlaczego muszę się tłumaczyć z czegoś, z czym nie mam nic wspólnego? Całą duszą i ciałem zapewniam, że wszystkim, co powiedziałem, jest prawda. Znacznie mniej do powiedzenia ma Adam Bojanowski, który raz jeszcze przypomina, że jest taksówkarzem i w całe zajście został wplątany wbrew własnej woli. Mężczyzna prosił o uniewinnienie. Swoje ostatnie słowo ma również tata Rozumeckiej, który łamiącym się głosem mówi tylko: wszystko, co zrobiłem, zrobiłem z miłości do córki. Kocham cię, Gosiu. Po czym zaczyna płakać, a razem z nim płakać zaczyna Rozumecka. Jest 7 sierpnia 1999 roku. Już za moment zapadnie wyrok w sprawie zabójstwa Piotrka i Pawła. Ludzi znowu jest tutaj mnóstwo. Od kilku dni w całym mieście można było natknąć się na ulotki z datą i godziną tego wydarzenia. To rodzina zamordowanych chciałaby jak najwięcej osób było świadkami ogłoszenia, jak mają nadzieję, najsurowszych wyroków. Setki oczu i obiektywów kamer i aparatów fotograficznych wycelowane są w oskarżonych, a szczególnie w Rozumecką, która zaskakuje swoim nienagannym, wręcz perfekcyjnym wyglądem. Wyraźnie ma świeżo pofarbowane włosy. Jest uczesana, jakby chwilę temu wyszła od fryzjera. Ma też na sobie pełen makijaż i nie wygląda jak kobieta, której grozi reszta życia za kratami. Wszyscy w pełnym napięciu czekają na wyrok, a wielu z obecnych dzisiaj ma wręcz pewnego rodzaju déjà vu. W zeszłym roku na tej samej sali stały Monika Osińska, odpowiedzialna za śmierć Jolanty Brzozowskiej, i Monika Szymańska, oprawczyni Tomka Jaworskiego. Obie w 1998 roku, w odstępie zaledwie kilku miesięcy, usłyszały tutaj wyroki dożywotniego pozbawienia wolności. Teraz, jako trzecia, staje tu Rozumecka i wszyscy zadają sobie to samo pytanie, czy i ona do nich dołączy. Chwilę później pada odpowiedź na to pytanie. Sąd zabiera głos i skazuje Małgorzatę Rozumecką na karę dożywotniego pozbawienia wolności.
Za współudział w zabójstwie skazani zostają również Krystian Majchrowski, Marcin Tomczak i Adam Bojanowski, którzy otrzymują kolejno kary 15, 12 i 6 lat pozbawienia wolności. Gdy w stronę Rozumeckiej padają te druzgocące przecież słowa, że zgodnie z dzisiejszą decyzją resztę życia spędzi w więzieniu, ta nie okazuje cienia emocji. Bez słowa, bez mrugnięcia okiem, bez żadnej reakcji, po prostu przyjmuje do wiadomości to, co zostało powiedziane. Inne są za to reakcje reszty oskarżonych. Ukarany najsurowiej po Rozumeckiej, najmłodszy Krystian uśmiecha się ironicznie i kręci głową z niedowierzaniem. Skazany na 12 lat Marcin Tomczak, jak zwykle jest milczący i sprawia wrażenie przerażonego. Najgwałtowniej za to reaguje taksówkarz Adam Bojanowski, który jednocześnie otrzymuje najniższy wyrok. Ciągle komentuje coś pod nosem. Wyraźnie nie zgadza się z odczytywanym uzasadnieniem wyroku. Kilka razy wręcz przeszkadza i aż dwa razy zostaje upomniany przez sąd. Także na rok w więzieniu skazany zostaje tata Małgorzaty za pomoc w ucieczce, a karę w zawieszeniu otrzymuje jej dziadek. Właśnie dzisiaj takie zapadają wyroki w sądzie pierwszej instancji. Jednak jak się okazuje, nie jest zadowolona z nich żadna ze stron i obie zapowiadają apelację. Wielu zastanawia się teraz, czy te wyroki zostaną utrzymane w mocy, czy może jeszcze ulegną zmianie. Jest świeżo po wyroku sądu pierwszej instancji. Właśnie teraz realizowany jest program dokumentalny Cela Numer, w którym dziennikarz Edward Miszczak spotyka się ze skazanymi w zakładach karnych i aresztach śledczych, żeby porozmawiać z nimi i może w pewnym sensie rozliczyć ich z tego, co zrobili. Na taką rozmowę zgadza się sama Małgorzata Rozumecka. Jednak ten wywiad zdecydowanie nie należy do łatwych. Dziennikarz zadaje bardzo dużo trudnych i niewygodnych pytań. Siedzi też na wprost i bardzo blisko Małgorzaty. Oboje są do siebie nachyleni, a ich rozmowa od pierwszych sekund bardziej przypomina sparing i próbę sił. Rozumecka przez większość wywiadu odpowiada pytaniem na pytanie, albo wszystkiemu zaprzecza. Z jednej strony jest arogancka i pewna siebie, z drugiej jednak wyraźnie spięta. Za każdym razem chwilę zastanawia się, zanim coś odpowie. Wygląda tak, jakby za wszelką cenę starała się nie pogubić we własnych kłamstwach. Wyraźnie też próbuje pokierować rozmowę. W zasadzie cały wywiad to jedno wielkie odbijanie piłeczki. Wydaje się, że w szczery sposób mówi tylko o bliskich. O bracie, który wciąż jest gdzieś na wolności i się ukrywa, mówi czule i z troską. Ręczy, że na pewno żyje uczciwie i że z głową korzysta z wolności. Z trudem ogląda się ten materiał, bo Małgorzata niespecjalnie budzi sympatię. I mimo 20-parominutowej rozmowy i wielu bardzo celnych i szczegółowych pytań, nie dowiadujemy się z niej absolutnie niczego. Niczego poza pewną refleksją, że jeżeli podobnie wyglądała współpraca Rozumeckiej ze śledczymi, to nie dziwi fakt, że tak wielu istotnych rzeczy nie udało się ustalić. Jest styczeń 2001 roku. Sprawa zabójstwa Pawła i Piotra trafia na wokandę sądu apelacyjnego, który po kilkudniowej zażartej batalii na argumenty między stronami i zapoznaniu się z materiałem dowodowym, naradza się przez tydzień i decyduje, że podtrzymuje wyrok dla Rozumeckiej i Tomczaka, zmienia kwalifikację czynu dla Bojanowskiego na paserstwo i obniża wyrok do 5 lat pozbawienia wolności, a także nakazuje ponowne przeprowadzenie procesu dla najmłodszego Krystiana Majchrowskiego, nie zazwalając jednak na zwolnienie go z aresztu. Niecały rok później Rozumecka wyczerpuje wszystkie możliwe ścieżki prawne, kiedy Sąd Najwyższy oddala jej wniosek o kasację, nazywając go całkowicie bezzasadnym. W maju 2002 roku rusza ponowny proces Krystiana Majchrowskiego, chłopaka, który twierdzi, że został wrobiony przez Rozumecką tylko po to, aby ona mogła bronić swojego brata.
Już w czasie pierwszej rozprawy rodzą się jednak wątpliwości, bo Krystian składa nowe wyjaśnienia, które mocno różnią się w szczegółach od poprzednich, co szybko wyłapuje sędzia. Chłopak nie daje jednak za wygraną i każdy błąd tłumaczy zdenerwowaniem i upływem czasu. Uparcie też przypomina, że Rozumecka sama wycofała swoje wyjaśnienia, w których pomawiała go o obecność w czasie zabójstwa dealerów Ery. Małgorzata, skazana już prawomocnym wyrokiem na dożywocie, zostaje wezwana na rozprawę Krystiana w roli świadka i ponownie zmienia front. Tym razem niczego nie potwierdza, niczemu nie zaprzecza i po prostu nie chce powiedzieć, czy Majchrowski faktycznie był na miejscu. Nie zamierzam brać udziału w tym procesie. Nawet nie mam ochoty tego słuchać. Mówi skazana, po czym odwraca się napięcie, jak gdyby nigdy nic, próbuje wyjść z sali, ale zatrzymuje ją policja sądowa. Emocje zaczynają sięgać zenitu. W akcie desperacji obrońca Krystiana zaczyna krzyczeć do Rozumeckiej. Proszę, apeluję do pani sumienia. Na co ta zimnym i pozbawionym emocji tonem odpowiada. Nie można apelować do mojego sumienia, bo ktoś stwierdził, że go nie mam. Wszystko zmierza do tego, że ta jedyna szansa Krystiana za moment przepadnie. Dlatego zanim Małgorzata opuści salę, także on stara się cokolwiek zrobić. Osobiście zwraca się do dawnej koleżanki i wytyka jej, że przecież nawet w rozmowie z redaktorem TVN w programie Cela Numer mówiła, że go tam nie było. Mówiła tak też w sądzie. Ale Rozumecka znowu odpowiada swoim nonszalanckim tonem. Po to jest proces, po to pracuje policja i sąd, żeby coś ustalić. I na dalsze pytania odpowiada już milczeniem. Proces Krystiana trwa kolejne 4 miesiące. W tym czasie obrona i prokuratura debatują na temat wartości zeznań świadków incognito oraz eksperymentów zapachowych. Ostatecznie 19 grudnia 2002 roku najmłodszy z oskarżonych w sprawie zabójstwa dealerów Ery, Krystian Majchrowski, zostaje oczyszczony z wszelkich zarzutów i zwolniony do domu. Obrońca Majchrowskiego zapowiada wystąpienie o odszkodowanie za 4 lata bezpodstawnego pozbawienia wolności. Na pytanie reportera, ile zażąda, odpowiada: oj, dużo, bardzo dużo, może 300-400 tysięcy. Niemal rok później sąd zgadza się na wypłatę odszkodowania w kwocie 180 tysięcy złotych. To około 133 zł za każdy dzień odsiadki, w czasie gdy najniższa krajowa wynosi około 500 zł na miesiąc. Po tym niewątpliwym zwrocie akcji znowu zapada cisza. Mijają kolejne lata, a ludzie powoli zaczynają zapominać o sprawie zabójstwa dealerów Ery. Wielu już nie pamięta, że mimo że zapadły już prawomocne wyroki, to ta historia wcale nie ma jeszcze swojego końca. Jest maj 2006 roku, gdy we wszystkich mediach w kraju pojawia się sensacyjna wiadomość. Nieuchwytny od 9 lat Paweł Rozumecki został aresztowany w Stanach Zjednoczonych i oczekuje na ekstradycję do Polski. Wbrew temu, co mówiła o nim siostra w programie TVN, Rozumecki, mieszkający z mamą w Nowym Jorku, nie spędzał czasu na nauce i pracy, a na kradzieżach i oszustwach, aż w końcu został złapany przez policję, która szybko zorientowała się, że lata temu wystawiono za nim międzynarodowy list gończy. Rozumecki po blisko dekadzie bycia ściganym trafia do Polski, gdzie już w mało medialnym procesie zostaje skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo Piotra i Pawła. Dowodem na winę Rozumeckiego są zeznania świadka incognito, który po okazaniu rozpoznał Rozuma, bo taką ksywę przybrał młodszy brat Małgorzaty. Kiedy Rozum słyszy, jaki otrzymuje wyrok, zaczyna zachowywać się nagannie. Zdejmuje z siebie marynarkę i z całej siły rzuca nią o ziemię. Następnie rozpina kilka guzików w koszuli, podwija rękawy i siada ostentacyjnie, żując gumę. Patrząc wściekłym wzrokiem na sędzie przez zaciśnięte zęby, wycedza: a s***aj. Następnie w czasie odczytywania uzasadnienia wyroku zaczyna krzyczeć w jej stronę.
Kto strzelał? Kto? Powiedz, ty stara k***a. Wychodzę stąd. Po czym próbuje wyjść z sali, ale zatrzymuje go policjant, który zakuwa go w kajdanki i usadza ponownie na miejscu. Był młody, ale mocno zdemoralizowany. Bez zmrużenia okiem dokonał egzekucji na dwóch młodych mężczyznach, podsumowuje sprawę sędzia. Dopiero teraz ta historia ma swój koniec, chociaż do dzisiaj budzi ogromne emocje. Twarz Małgorzaty znana jest wielu fanom tematyki kryminalnej, a historia aroganckiej, niezwykle pewnej siebie, pięknej, ale i bezwzględnej morderczyni stała się symbolem niebezpiecznych kobiet z lat 90., a także inspiracją dla twórców. Na podstawie właśnie tej bardzo trudnej sprawy kryminalnej powstał 15 odcinek kultowego serialu Pitbull. Także w serialu Odwróceni można zobaczyć postać Małgosi, której pierwowzorem jest właśnie Rozumecka. W 2017 roku światło dzienne ujrzała też książka Dożywocie – Zbrodnia i kara Małgorzaty Rozumeckiej, która jest reportażem więziennym i wywiadem rzeką, bo efektem 3 lat spotkań ze skazaną. Lektura może zainteresować tych, którzy interesują się tematyką, chociaż próżno szukać tu szczegółów na temat zbrodni, odpowiedzi na pytanie dlaczego, czy przede wszystkim skruchy. Od ponad roku Małgorzata Rozumecka może ubiegać się o zwolnienie warunkowe. Zaledwie kilka miesięcy temu na wolność wyszła pierwsza osoba, a przy tym pierwsza kobieta skazana na karę dożywotniego pozbawienia wolności, Monika Osińska, która niecały rok wcześniej usłyszała tak samo wysoki wyrok jak Małgorzata. Czy to oznacza, że także okrzyknięty przez media anioł śmierci opuści w najbliższym czasie mury więzienia? Nie jest to wykluczone. Piotrek i Paweł stracili życie 26 lat temu. Tak długo tęsknią za nim ich bliscy i tak długo dwoje dzieci Pawła nie ma ojca. Dwóch młodych mężczyzn straciło życie dla niewielkiej sumy pieniędzy. Zostali zwabieni, oszukani, a następnie pozbawieni nadziei w perfidny i zaplanowany sposób. Gdy przyjechali do Komorowa, czekał już na nich wykopany grób. Zupełnie nikt z biorących udział w tej zbrodni nie liczył się z ich życiem. Jadąc na miejsce, rozmawiając w samochodzie, Małgorzata musiała wiedzieć, jaki za moment spotka los jej znajomego i jego kolegę. To nieludzkie i godne największego potępienia. W czasie jednej z pierwszych rozpraw zrozpaczona mama Piotrka powiedziała jednemu z dziennikarzy: zawsze mówiłam mu, bądź uczciwym człowiekiem. Dziś tego żałuję, bo gdybym go chowała na bandytę, to może by dziś żył. Ale niestety, w tym planie, w planie Małgorzaty Rozumeckiej, nie było miejsca na życie. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zostań moim wspierającym na YouTube. Na wspierających czeka przedpremierowy dostęp do odcinków i inne bonusy. Jeżeli wracasz do mnie częściej, zasubskrybuj mój kanał, żeby dostawać powiadomienia o nowych materiałach. Warto też obserwować mnie w mediach społecznościowych, szczególnie na Instagramie, gdzie zdradzam szczegóły na temat nadchodzących odcinków i nowych projektów. Serdeczne podziękowania dla wszystkich moich wspierających i patronów. Ten odcinek dedykuję właśnie Wam.